S.H.D. oW 18. Niewolnik cienia. Rozdział 426 Najstraszniejsza bitwa. Rozdział 426 Najstraszniejsza bitwa diabeł przysunął ciężar ciała, po czym rzucił się do przodu z przenikliwym kichotem. Był przerażająco potężny i szybki, ale ponieważ jego ruchy były wyraźnie telegrafowane, Sunny miała mnóstwo czasu na reakcję. Nurkując pod długim ramieniem plugastwa, ledwo uniknął rozerwania ostrymi szponami i zaatakował okrutnym wzrokiem. Kiedy srebrny ostrze wbiło się w brzuch stwora, przebijając jego twardą skórę tuż pod żebrami, ruszył naprzód i obrócił się. Zaledwie ułamek sekundy później Sunny była już za wrogiem, jednak nie był bezpieczny. Nie zatrzymując się ani na chwilę, dziwaczne monstrum przycisnęło ręce do ziemi, a następnie kopnęło obiema nogami. Siła tego uderzenia była wystarczająca, by rozbić małe wzgórze, ale Sunny już się poruszała, wychodząc poza zasięg. Nie bez powodu obserwował, jak diabeł walczył z spętanymi robakami. Wiedział, że to nieszczęsne stworzenie może atakować wszystkimi czterema kończynami, a jego stawy zdawały się być zdolne do wyginania się w dowolnym kierunku. Nie tylko wiedział, do czego zdolna była ta obrzydliwość, wiedział też, co lubi i co robi. Wiedział też, gdzie jest najbardziej bezbronny i gdzie żadna z jego broni nie będzie w stanie wyrządzić żadnej krzywdy. Dlatego celował w jego wychodzone ciało, zamiast w znacznie większy i oczywisty cel, samą klatkę piersiową. Sunny zawsze był bardzo spostrzegawczy, a ćwiczenie tańca cienia tylko wyostrzyło jego zdolność obserwowania i rozumienia takich rzeczy. Może dzięki temu tak szybko dowiedział się tak wiele o biesie. Kiedy podeszły jego butów szurały po ciemnym kamieniu, przez jego umysł przemknęła ulotna myśl, jakby to było czuć się jak cień koszmarnego stwora, zastanawiam się więc, nie miał już czasu na niepotrzebne myśli. Miażdżąc poczerniałe kości, plugastwo wygięło swoje stawy w kierunku przeciwnym do tego, w którym powinny się obracać, obróciło się i ponownie rzuciło się na niego. Tym razem poruszał się na czworakach, pokrywa klatki piersiowej służyła za dolną szczękę. To prawie uniemożliwiło mu unik z drogi. Sunny nie miała pojęcia, dlaczego złote monety się nie wysypują, ale na szczęście wydawały się być utrzymywanym w miejscu przez jakąś dziwną siłę. Nie mogąc użyć okaleczonej ręki do utrzymania równowagi, nie miał innego wyjścia, jak tylko zeskoczyć i przetoczyć się pod atakującym diabłem. Okrutny wzrok błysnął ponownie, pozostawiając głębokie cięcie na nodze stwora. W tym samym czasie puls ostrego bólu promieniował przez całe ciało sunnego, chociaż starał się chronić swoje złamane kości, nie mógł powstrzymać ich przed całkowitym ocieraniem się o siebie. Ale najgorszy ból miał dopiero nadejść. To będzie bolał, sunny wiedział już, że nie będzie w stanie wstać przed kolejnym atakiem. Z uwagi na to, że abominacja musiałaby go wykonać z niewygodnej pozycji, nie miał on być tak niszczycielski jak poprzednie ciosy. Miażdżenie również stało się na tyle duże, że spowolniło ich ruchy, ale te długie i ostre szpony były absolutnie śmiercionośne, nawet jeśli nie było za nimi zbyt dużej siły. Gdy diabeł obrócił się i rzucił jedną ze swoich kończyn w jego kierunku, sunny wysłał obacienie z jego ciała, by objęły całą lalkarza Chwilę później szpony przeciąły jego tors i ześlizgnęły się z metowej czarnej skóry na pierśnika, nie przebijając go. Samo uderzenie było jednak na tyle silne, że odrzuciło sunny w tył. Liczył jednak na to i wykorzystał rozmach, by stworzyć dystans między sobą a tym podłym stworzeniem. Lądując na nogach, sunny stłumił jęki ponownie, wymachiwał okrutnym wzrokiem. Kiedy niebiański łańcuch zegrzechotał, twiste krok wzniósł się jeszcze wyżej, a brzemię zmierzczenia nagle przygniotło go jeszcze bardziej. Jakiś czas później sunny była bliska utraty przytomności, z wyczerpania i bólu. Arch, przeklinam cię. Zatoczył się do tyłu i zgarbił, używając drzewca okrutnego wzroku, by utrzymać się w pozycji pionowej. Oddech miał nierówny i bolesny, a po twarzy spływały mu krople potu i krwi. Sprawy nie układały się najlepiej. A właściwie dla obojga. Zaciekłe starcie między nim a podłym, chichoczącym diabłem trwało znacznie dłużej, niż którykolwiek z nich kiedykolwiek się spodziewał. Po pierwszych kilku minutach stało się jasne, że żaden z nich nie może łatwo zabić drugiego. Sunny była zbyt przebiegła i śliska, by dać się złapać dziwacznemu stworowi, a przeklęty potwór z piersi był zbyt energiczny i odporny. Był let dziesiątką płytkich ran, które zadała mu Sunny. Co gorsza, wszystkie jego najważniejsze narządy zdawały się być ukryte w klatce piersiowej, która była prawie niezniszczalna. To była najstraszniejsza bitwa ze wszystkich bitwa między dwoma karaluchami. W rezultacie ich walka trwała przez po prostu głupią ilość czasu Do tej pory obaj byli w kiepskim stanie Sunny była prawie martwa z wyczerpania, krwawiła z kilku paskudnych ran i znajdowała się w świecie bólu Abominacja wyglądała jeszcze gorzej Wydawało się, że jego chude ciało przeszło przez maszynkę do mielenia mięsa, a jego długi język zwisał bez życia z krawędzi klatki piersiowej, nawet nie próbując się poruszać Żadne z nich nie było jednak gotowe się poddać Diabeń sapał ciężko i wpatrywał się w Sunny Potem znów zachichotał tym razem chichot brzmiał na zmęczonego, nieco oszołomionego, ale przede wszystkim pełnego palącej nienawiści. Ten drań naprawdę, naprawdę chciał teraz rozerwać Sunny na strzępy. Zataczając się do przodu, próbował zamachnąć się na niego jedną ręką, ale zamiast tego ciężko upadł na ziemię. Leżąc tam nieruchomo, dziwaczne stworzenie wydało przygnębiony warkot. Miażdżenie było już prawie nie do zniesienia. Sunny nie był pewien, czy będzie w stanie wytrzymać to dłużej, więc plugastwo też musiało mieć wyjątkowo ciężki okres. W rzeczywistości z pewnością był torturowany przez opresyjną siłę o wiele bardziej. Wkrótce obaj mieli zostać całkowicie unieruchomieni. Musiał go po prostu zabić, zanim to się stanie. Niepewny, czy będzie w stanie zrobić kolejny krok, Sunny wyciągnął okrutny wzrok na pełną długość i pchnął do przodu. Srebrne ostrze przebiło skórę Diabła, powodując wyciek większej ilości czarnej krwi. Dobrze wykrywał się na śmierć, ty pogówna. Czuł, jak wzmocnienie krwawego rozkwitu stało się odrobinę silniejsze, ale w tym momencie było to już bez znaczenia. Amulet był w końcu tylko przebudzonym wspomnieniem drugiego stopnia. Bez względu na to, jakie wzmocnienie mogło zapewnić, nie było tak znaczące w przypadku broni z upadłych koszmarów i zniesionych broni, zwłaszcza po przekroczeniu punktu, w którym stopniowy wzrost jego mocy był naprawdę znaczny. Plugastwo próbowało uniknąć ataku, ale nie poruszało się wystarczająco szybko z powodu bezlitosnej presji miażdżącego. Próbował wstać, ale nie udało mu się. Na twarzy sunny pojawił się ponury uśmiech. Mam cię, wyglądało na to, że jego wróg był teraz zupełnie bezradny, ale sunny wciąż mógł się poruszać, wciąż mógł atakować. Nie użył nawet esencji cienia, która gromadziła się w jego rdzeniu przez cały ten czas. Rezerwy nie były duże, ale były. Odzyskał swoją włócznię, zebrał siły, a następnie pchnął ją ponownie, zadając kolejną ranę dziwacznemu stworzeniu. I znowu, a potem umrzej, po prostu umrzej już a potem diabeł zachichotał kpiąco i nagle zebrał swoje kończyny, które następnie zniknęły na dnie skrzyni. Kilka sekund później całe ciało stwora zniknęło z pola widzenia, pozostawiając tylko adamantytową, niezniszczalną skrzynię stojącą na środku kamiennej wyspy. Czubek włóczni otarł się o ciemne drewno, nie pozostawiając na nim nawet zadrapania. Sunny patrzyła na to zdumiona. Potem wydał z siebie okrzyki, gdy siła zmierzchania wzrosła jeszcze bardziej, upadł na kolana. Co do diabła, wracaj tu, ty tchórzu. Jego ręce drżały z napięcia, gdy uniósł okrutny wzrok i ponownie uderzył w klatkę piersiową, bez żadnego rezultatu. Wyglądało na to, że Sunny przesadził z tym ostatnim uderzeniem, ponieważ włócznia wypadła mu z rąk i runęła na ziemię, uderzając w kamień z wystarczającą siłą, by zrobić kilka pęknięć. Następnie odbił się i potoczył, aż w końcu zaczepił się o kawałek kości oddalony o jakieś dwa metry. Wpatrywał się w okrutny wzrok z zszokowaną miną, a potem odrzucił wspomnienie, zamiast próbować iść lub czołgać się tak daleko, by je odzyskać. Sunny odwrócił się do skrzyni i zacisnął zęby. Chwilę później wokół jego dłoni znów pojawiły się iskierki światła. Nie myśl, że to koniec. Pokrywa skrzyni zadrżała, a potem lekko się uniosła. Stwór wyraźnie starał się osiągnąć nawet tyle. Chwilę później z jego głębi wydobył się radosny, nienawistny chichot. To był dokładnie ten moment, kiedy sunny rzucił wypolerowany szkarłatny klejnot, który pojawił się w jego dłoni, w kierunku skrzyni. Zaledwie ułamek sekundy po tym, jak złamana przysięga wleciała do paszczy plugastwa, wieko zatrzasnęło się, przyciśnięte niszczycielską siłą jeżdżenia. Z wnętrza skrzyni dobiegł stłumiony dźwięk, ale bez względu na to, jak bardzo pokrywa drżała, nie podniosła się ponownie. Sunny upadł na ziemię i roześmiał się, a potem jęknął i zeskomlał, mozolnie muzolnie się kilka metrów dalej i w końcu znieruchomiał tuż poza niszczącym duszę zasięgiem złamanej przysięgi. Leżąc tam w całkowitym wyczerpaniu, nie mogąc się już ruszyć, Sunny uśmiechnęła się. Kto się teraz śmieje? Spróbuj to przełknąć: draniu. Niewolnik cienia. Rozdział 427 śmierć mimika. Rozdział 427 śmierć mimika wykręcona skała wznosiła się coraz wyżej i wyżej w niebo, a wtedy straszliwa, miażdżąca siła zaatakowała dwie żywe istoty, które zostały wciśnięte w jej powierzchnię oddzielonym zaledwie kilkunastoma metrami ciemnego kamienia. Duża adamantytowa skrzynia nie wyglądała zbyt dobrze. Drewno powoli traciło kolor, na wzmacniających jelistwach metalu widać było narastające plamerdze. Wyglądało to tak, jakby stwór został dotknięty jakąś straszną chorobą. W pewnym sensie było to w końcu złamana przysięga niszczyła jego duszę kawałek po kawałku. Sunny nim wyglądała jednak dużo lepiej. Leżał na twardym kamieniu, patrząc na bezlitosne niebo, walcząc o oddech i znosząc ból. Jego zbroja była przesiąknięta krwią, a złamane ramię było mocno przyciśnięte do piersi. Jego twarz była śmiertelnie blada, prawie tego samego koloru co wysoka i majestatyczna wieża z kości słoniowej, która unosiła się wysoko nad światem, spowita najbielszymi chmurami. Każdy oddech był torturą. Sunny wiedział, że nim wykrwawi się na śmierć z powodu splotu krwi, ale rany nadal wymagały opatrzenia. Szczególnej uwagi wymagały jego złamane kości. To okazało się jednak tragicznie długie, nie dając mu na to szansy. Cóż, to nie była niespodzianka. Pojedynczy łańcuch łączący wykręconą skałę z resztą wyspy był znacznie dłuższy niż większość, co oznaczało, że mała wyspa wzniesie się bardzo, bardzo wysoko. Wyżej niż sunny kiedykolwiek była w tej dziwnej, i śmiercionośnej krainie. Miażdżenie nie tylko miało trwać dłużej, ale też miało być o wiele bardziej przerażające niż kilka poprzednich razy, których doświadczył. Do tej pory godziny trudów, które znosił razem z panem Rohanem kilka dni temu, wydawały się przyjemnym spacerem po parku. Teraz wydawało się, że powoli miażdży go ciężar całego nieba. Sunny żył tylko dlatego, że nie musiał już ukrywać swoich mocy i mógł używać wszystkich swoich umiejętności bez ograniczeń. W przeciwieństwie do dnia, w którym spotkał dziarskiego jeźdźca gryfa, obacie nie były teraz ciasno owinięte wokół jego ciała, zwiększając jego odporność trzykrotnie. Z tego powodu nie zamienił się jeszcze w kałuży krwawej mazi. Chociaż z pewnością wydawało mu się, że jest już blisko gdyby sytuacja stała się naprawdę nie do zniesienia, wciąż mógł uciec w cień i albo przeczekać najgorszą część miażdżenia, albo spróbować uciec z powrotem do niebiańskiego łańcucha, zanim wyczerpie się jego esencja cienia Ponieważ spędził cały ten czas na cierpliwym krążeniu w zwojach węża dusz, przez jego nie przypłynęła już znaczna ilość Spędził też cały ten czas czekając, aż ten cholerny szatan w końcu umrze, a także rozważał swoje opcje, jak przetransportować złote monety z powrotem do sanktuarium Noctis Ponieważ okazało się, że tylko górna warstwa stosu skarbów była prawdziwa, miał teraz o wiele więcej możliwości, jednak wszystkie z nich wymagały od niego spalenia dużej ilości esencji, aby przedostać się z powrotem przy rybali łańcuchowych. Problem komplikował fakt, że Twiste Trok miał wkrótce zostać zniszczony, co oznaczało, że nie mógł ryzykować kilku wypraw do Cytadeli z powrotem. Musiał zabrać swoje łupy, kiedy wyspa była jeszcze połączona z resztą wysp łańcuchowych. Z tego powodu Sunny starał się znieść jak najwięcej miarżenia, zanim zamieni się w cień. Nie zapomniał też o dziwnym sposobie, w jaki jego intuicja zareagowała na umierającą wyspę. Zanim ciężar zmierzdzenia stał się zbyt przytłaczający, wysłał jeden ze swoich cieni, by przeszukał całe miejsce w poszukiwaniu wszystkiego, co mogło być na tyle ważne, by wpłynąć na los. Jednak na wykręconej skale nie było dosłownie nic poza nagimi kamieniami i starożytnymi, poczerniałymi kośćmi. Cień zbadał każdy zakamarek tego nędznego miejsca, ale nic nie znalazł. Wysłał go nawet, by rzucił okiem na spód małej wysepki, ale była ona równie pusta i opuszczona jak cała reszta. Sunny była bardzo zdezorientowana tym obrotem wydarzeń. Był pewien, że na wykręconej skale nie ma takiego miejsca, którego nie udało mu się przeszukać. A jednak na wyspie nie było nic, co spowodowałoby tak silną reakcję jego intuicji. O co chodzi? Czy czegoś nie zauważył? Czy też na początku pomylił się co do wszystkiego? Niestety, po pewnym czasie miażdżenie stało się zbyt straszne, by mógł wytrzymać bez pomocy drugiego cienia, więc musiał to nazwać z powrotem. A teraz byli tutaj. Nagły dźwięk zwrócił uwagę Sunny. Zerkając w bok, zauważył, że na powierzchni adamantytowej piersi pojawiło się pęknięcie. Wypłynęła z niego czarna krew, która po chwili zamieniła się w strumień. Kilka sekund później obok pierwszego pojawiło się drugie pęknięcie. Uśmiechnąłby się, gdyby nie fakt, że nawet tak prosta czynność była teraz dość męcząca, tak wysoko nad niebem. Teraz to nie potrwa zbyt długo kilka minut później wokół dużej drewnianej skrzyni pojawiła się kałuża czarnej krwi. Sunny znosiła bliczyła sekundy. Zanim doszedł do tysiąca, stworzeniem zadrżało lekko i zachichotało po raz ostatni, a jego zgrotliwy głos był pełen żałosnej wściekłości. Potem dziwaczne monstrum zabrżało i całkowicie znieruchomiał. W końcu było martwe. Sunny nie mogła powstrzymać lekkiego uśmiechu. Wreszcie wszystkie te monety są moje. Gdy niebiański łańcuch grzechotę ujęczał, nad piekielną kamienną wyspą rozbrzmiał głos zaklęcia Jego słowa brzmiały jak muzyka w jego uszach Zabiłeś upadłego diabła, zjadliwy mimiku Twój cień rośnie w siłę. Otrzymałeś wspomnienie Niewolnik cienia Rozdział 428 Chciwa szkatułka Rozdział 428 Chciwy skrzynia Pomimo tortur związanych z miażdżeniem, sunny nie mogła powstrzymać radości Nie tylko otrzymał się fragmentów cienia i potężnej wspomnienie, ale także sam pokonał upadłego diabła, nawet bez pomocy saint Czarny rycerz też był upadłym diabłem więc zabicie jednego solo wiele znaczyło dla sunny. To był wzruszający kamień milowy, który sprawił, że poczuł, że cała jego ciężka praca i wszystkie podłe rzeczy, przez które przeszedł, nie poszły na marne. Realizował swój cel, rosnąca w siłę. Oczywiście model mimic nie był tak przerażający w walce jak strażnik ruinowanej katedry. Jednym z nich był stwór, który wydawał się stworzony wyłącznie do walki, podczas gdy drugi polegał głównie na oszustwie i zasadce na zdobycz, aby osiągnąć zwycięstwo. A jednak ten pierś diabeł wcale nie był łatwym przeciwnikiem. Jeśli już, to jego diabelska natura czyniła go jeszcze bardziej niebezpiecznym. Kiedy wykręcona skała wzniosła się wyżej, miażdżenie uderzyło w sunnego z jeszcze straszliwszą siłą, sprawiając, że jego wesołość rozproszyła się w fali nieszczęśliwego cierpienia. Z jego ust wydobył się stłumiony jęk: wytrzymaj po prostu, wytrzymaj jeszcze trochę to piekło, wkrótce się skończy. Na razie nie miał wyboru, musiał dalej cierpieć, czekać i wpatrywać się w odległą sylwetkę wieżyskości słoniowej. Piękna pogoda wydawała się teraz tak blisko, że prawie mógł sobie wyobrazić, jak wyciąga rękę i obejmuje ją w pięści. Nie mając nic innego do roboty, Sunny przywołała runy i z przyzwyczajenia znalazła znajomą gromadę, fragmenty cienia. 223-2000. Zastanawiam się, ile monet jest w tej przeklętej skrzyni czy z ich pomocą byłby w stanie stworzyć trzeci rdzeń? Odwracając wzrok, Sunny znalazł runy opisujące jego wspomnienia. Nowy pojawił się teraz na końcu listy. Jego oczy zalśniły lekko, gdy skoncentrował się na nim i przeczytał opis. Wspomnienie, chciwa skrzynia. Ranga pamięci, wzniesiona. Poziom pamięci, i IV. Huch, Sunny naprawdę nie mógł wierzyć w swoją fortunę. To było drugie wzniesione wspomnienie czwartego poziomu, które zdobył w ciągu zaledwie kilku dni. Nawet nie biorąc pod uwagę głównego daru wyprawy, cudownych monet, ta podróż już okazała się niezwykle owocna. Ale jakie wspomnienie zostawiłaby po sobie dziwaczna na mięsożerna skrzynia? Zaciekawiony, czytał dalej. Typ pamięci, narzędzie. Użyteczne wspomnienie. Chociaż nie tak efektowne jak zbroja i broń, wspomnienia użytkowe były podstawą arsenału każdego przebudzonego. Weźmy na przykład Sunnego, niektóre z jego najcenniejszych wspomnień były narzędziami. Endless Spring, Ordinary Rock, Silverbell nawet maska tkacza. Podekscytowany, próbował zapomnieć o niszczycielskim ciśnieniu miażdżenia i skoncentrować się na runach. Opis pamięci, jesteś bardzo dziwny. Powiedział Noctis. Dlaczego jego nowy przyjaciel tak śmiertelnie bał się skrzyn? Dlaczego był taki nieśmiały i blady? Nie bój się, to tylko moje skrzynie ze skarbami. Nie ugryzą. Dobrze. Z wyjątkiem tego. Ten pożrecie żywcem. Sunne zamrugała. To jest interesujące. A więc Noctis z sanktuarium Noctis był mimo wszystko osobą. Co więcej, najwyraźniej był w posiadaniu kilku skrzyń ze skarbami, w tym jednej, która mogła pożreć ludzi żywcem. Czy Mordenk Mimic był kiedyś ulubieńcem tego Noctisa? Jeśli tak jaka osoba trzymała trzymałaby upadłego diabła jako zwierzaka? Nagle pełna przerażenia Sunny kontynuowała czytanie. Zaklęcia pamięci, kłamliwa skrzynia, pojemna skrzynia, szyfonier lokomotywy, ponury kufer. Sunny wpatrywała się w runy ze śmiertelną powagą. Co te wszystkie słowa w ogóle znaczą? Starając się zrozumieć nazwy zaklęć, zastanawiał się, czy zaklęcie dostało udaru i przeniósł wzrok na opisy. Płamliwy skrzynia opis zaklęcia, to wspomnienie może naśladować formę dowolnego nieożywionego przedmiotu. Rozmiar i złożoność podobizny zależy od pojemności rdzenia duszy posiadacza. Ma sens. Jestem pewien, że mimik przybrał tylko formę skrzyni, zamiast się narodzić stworzone. Jak jeden. Zastanawiam się jednak, jaką formą mogę obecnie zarządzać. Znowu przestudiował runy, pojemna skrzynia opis zaklęcia, to wspomnienie jest większe w środku. Można go przywołać i odrzucić podczas przechowywania przedmiotów nieożywionych. Rozmiar przestrzeni do przechowywania, jak również maksymalna waga przechowywanych przedmiotów, zależy od pojemności rdzenia duszy właściciela. Sunny stłumiła chęć uśmiechnięcia się. Tak, właśnie tego teraz potrzebował. To zaklęcie rozwiązało dokładnie ten problem, przed którym stanął, konieczność wyniesienia wszystkich złotych monet, zanim twisty prog zostanie zniszczony. Po raz kolejny szczęście było po jego stronie, ale to nie wszystko. Możliwość przechowywania przedmiotów w chciwej skrzyni, a następnie przechowywania skrzyni w jego morzu dusz, otworzyła może możliwości. W pewnym sensie przypominała niewiarygodną torbę F, ale lepsza, torbę trzeba było nosić ze sobą, jeśli coś nie było, podczas gdy skrzynię można było schować, dopóki nie będzie potrzebna. A jeśli tak, czy Sunny mogłaby przy jej pomocy przenieść przedmioty z krainy snów do realnego świata? Nie mógł się doczekać, żeby się o tym przekonać. Myśląc o wszystkich pieniądzach, jakie mógłby zarobić, Sunny zwrócił uwagę na pozostałe zaklęcia. Lokomotywa szyfonowała opis zaklęcia. To wspomnienie może się poruszać i podążać za swoim posiadaczem. Ładny. To rozwiąże problem konieczności noszenia wszystkich przedmiotów, jeśli będę przechowywać zbyt dużo w środku. W końcu nadal będę ważyć tonę. Lud opis zaklęcia, to wspomnienie ochroni się przed potencjalnymi złodziejami. Jedząc je, słoneczka zamrugała. To jest trochę przerażające. Lepiej pozostanę po dobrej stronie tego dziwacznego wspomnienia, co, ogólnie rzecz biorąc, był niesamowicie zadowolony z chciwej kuferka. To jego nowe narzędzie memory było po prostu fantastyczne. Nie tylko był w stanie rozwiązać jego obecne kłopoty, ale także sprawił, że jego przyszłe wyprawy do Krainy Snów byłyby o wiele wygodniejsze i wydajniejsze. Nie wspominając już o możliwości sprowadzenia odłamków duszy do prawdziwego świata z jego pomocą i sprzedawania ich tam po wysokiej cenie odłamki duszy oznaczały pieniądze, a pieniądze oznaczały możliwość zakupu wspomnień. Dysponując większą liczbą wspomnień, Sunny byłby w stanie szybciej sprowadzić Seyinta do 200 fragmentów cienia. Co, miejmy nadzieję, sprawiłby, że ta dwójka byłaby znacznie potężniejsza. Teraz musiał tylko przetrwać zmiażdżenie. Był już prawie gotowy, by się poddać i zamienić w cień, gdy niebiański łańcuch w końcu się naprężył, zatrzymując wzrost wykręconej skały. Jeszcze jeden ogłuszający grzechot przetoczył się przez powietrze, a potem wszystko ucichło. nie było teraz u szczytu. Sunny strasznie cierpiała, ale wciąż była w stanie to wytrzymać. Musiał tylko wytrzymać, aż wyspa wejdzie w fazę opadania, a ciśnienie zacznie powoli spadać. Sunny naprężył klatkę piersiową i wziął chrypły oddech. Dzięki Bogom jednak zanim poczuł go, cała wyspa nagle zadrżała, a do jego uszu dotarł dziwny, przeszywający dźwięk, brzmiał. Brzmiało to jak dźwięk rozdzieranego metalu. Źrenice Sunny rozszerzyły się. Co to było? Niewolnik cienia. Rozdział 429 w Schizma. Rozdział 429 w Schizma chwilę później ogłuszający ryk rozrywanych masywnych żelaznych ogniw przetoczył się po całej wyspie, która następnie podskoczyła o kilka metrów i nagle się zatrzymała. Sunny wrzasnął, czując, jak miażdżący atakuje go z jeszcze większą niszczycielską siłą. Łańcuch łańcuch pęka. Dlaczego stało się to tak szybko? Przez kilka chwil nie czuł nic poza czystą, zwierzęcą paniką. Następnie zmusił się do odzyskania kontroli nad swoim umysłem i rzucił desperackie spojrzenie w kierunku niezbyt odległej krawędzi wykręconej skały. Czy zdoła uciec na czas? Zwlekał przez chwilę, po czym zacisnął zęby i rozkazał jednemu z cieni zaślizgnąć się z jego ciała na ziemię. Gdy tylko to zrobił, z jego ust wydobył się stłumiony krzyk. Miał wrażenie, jakby olbrzymi moc uderzył w jego ciało, sprawiając, że każda kość w nim zadrżała i jęknęła. Sunny odwrócił głowę na boki, wypluł krew. Niech to wszystko przeklęte cień poleciał na skraj wyspy, sunął się z niej, desperacko próbując dosięgnąć umierającego łańcucha. Ale było za późno. Gdy sunny patrzyła z przerażeniem, pękło jedno z ogniw niebiańskiej liny. Tylko jeden, najsłabszy ze wszystkich, ale to wystarczyło. Nie. Łańcuch, który łączył wykręconą skałę z resztą wysp łańcuchowych, pękł na pół, gdy dziesięć kilometrów gigantycznych żelaznych ogniw powoli opadło w kierunku nieba poniżej, wyspa nagle wystrzeliła w górę. Ponieważ znajdował się jeszcze w fazie wznoszenia i niczym już nie był krępowany, prędkość jego wznoszenia się była po prostu przerażająca. Nie, nie, nie. Miażdżący uderzył sunnego z taką furią, że nie mógł nawet krzyknąć. Czuł, że powoli się łamie, i gorączkowo próbował znaleźć rozwiązanie. Przejdź przez cienie zeskocz w dół i spróbuj poszybować na wyspy wraków nie, to nigdy nie zadziała. Wyspy dzieliło od siebie ponad 10 kilometrów, co było daleko poza możliwościami mrocznego skrzydła. Mógł spróbować dogonić kawałek łańcucha, który wciąż był połączony z wyspą wraków, ale szanse na dogonienie go były bliskie zeru. Długość niebiańskiej liny spadała z wodni to wolno, ale była to tylko iluzja spowodowana jej kolosalnym rozmiarem. Prawdę mówiąc, jego rozdarty koniec leciał w powietrzu z ogromną prędkością, poruszając się zarówno w dół, jak i w kierunku od wykręconej skały. Odrażające sylwetki żałocznych robaków łańcuchowych malały z każdą sekundą. Sunny była już spóźniona, by rzucić się w pogoń za nim, a każda mijająca chwila zmniejszała prawdopodobieństwo sukcesu. Świetnie. Cholernie wspaniale, głupcze. W końcu pozwoliła się zabić swojej chciwości. Warknął sunny, pełen wściekłości na siebie, ale nagle umilkł. Nie, to nie miało sensu. Nie znalazł się na tej wyspie z powodu chciwości. Mimo, że sunny podjął kilka ryzykownych decyzji, aby dostać się do cudownych monet. Na końcu, stojąc na skraju wyspy wraków, odłożył na bok chciwości dokonał trzeźwego wyboru. Przybył tutaj, ponieważ jego intuicja podpowiadała mu, że coś na twister rok jest bardzo ważne dla jego przyszłości. Ale co to było? W tym przeklętym miejscu było tylko kamień i kości. Co miał zrobić? Jak miał przeżyć? Sunny próbowała się uspokoić i pomyśleć. Przywołał z powrotem swój cień i na krótko odzyskał zdolność oddychania. Nie miało to jednak trwać długo. Zmiażdżenie już przytłaczało jego fizyczną zdolność do przeciwstawienia się śmiercionośnemu ciśnieniu. Sunny miał najwyżej kilkadziesiąt sekund, zanim będzie zmuszony wycofać się w cień lub umrzeć. Pomyśl, pomyśl, musi być jakieś wyjście. Ukryć się w martwym mimiku czy kuferku? Nie, przedmioty znajdujące się we wspomnieniu zachowują swoją wagę, co oznacza, że one również zostaną dotknięte zmiażdżeniem. A nawet jeśli nie, to o co chodzi? Nawet jeśli skrzynia przetrwa, dopóki sama Twisted trok nie zostanie rozdarta i spadnie w niebo poniżej, będę po prostu spadać na zawsze do pudła zamiast na własną rękę, to jak umieranie w trumnie, Twisted trok miał zostać zniszczony przez miarżenie, nieuchronnie i bez wątpienia. Wznosząc się coraz wyżej i wyżej, miał zacząć się rozpadać. Kiedy zniszczona zostanie wystarczająca jej część, aby zniszczyć tajemniczą siłę, która utrzymywała wyspy na powierzchni, pozostałe szczątki miały spaść i ostatecznie zniknąć w niebie poniżej, wraz z tym, co miało pozostać posunny. Leżał bez ruchu przez kilka sekund, potem jeszcze przez kilka sekund. Na zwłokach Mordank minic pojawiło się kolejne pęknięcie. Potem kamień pod nim również pękł. Sunne w ogóle się nie poruszyła. Pęknięcie na kamieniu rozszerzyły się i rozpełzły we wszystkich kierunkach. Kilka chwil później z jego ust wydobyło się ciężkie westchnienie. Sunny miał jeszcze jedną szansę. Zbierając wszystkie siły, jęknął i odepchnął się od ziemi. Mimo że czuł się, jakby podnosił górę, a każdy mięsień w jego ciele drżał na granicy rozerwania, jakoś udało mu się usiąść. Następnie Sunny przywołała maskiet kacza. Po powrocie z zapomnianego brzegu i podjęciu decyzji o stworzeniu osobnej postaci do zbadania władców, a także zrobieniu wszystkich rzeczy, których słynny nie chciał wiązać z jego imieniem, tym, który przypadkowo stało się znane jako słynny Lord Kundel, zdecydował, że nigdy nie użyje żadnego sprzętu, który posiadał, jeśli istniała choćby najmniejsza szansa, że ktoś powiąże go z tajemniczym, zamaskowanym mężczyzną. Ale w tej chwili nie miał wielkiego wyboru. Jego ostatnią nadzieją był los. Wiedział, że coś przyciągnęło go do wykrzywionej skały, chociaż w końcu nie udało mu się tego znaleźć. W przeszłości jego intuicja reagowała tak silnie tylko na rzeczy związane z bogami, nieznanym i tkaczem. Istniała więc duża szansa, że maska tkacza wskaże mu drogę do zbawienia. Gdy chłodne czarne drewno pieściło jego krewnych, Sunny wciągnął powietrze do jego płuc i wysłał swoją esencję cienia w stronę maski. Zamierzał zrobić coś, czego bał się od wielu miesięcy aktywować tajemnicze? Zaklęcie boskiej pamięci. Kiedy moc jego duszy przelała się do maski tkacza, Sunny zamarła na chwilę a potem wydała z siebie okropny, nieludzki krzyk. Niewolnik cienia. Rozdział 430 Gobelin losu Rozdział 430 gobelin losów w chwili, gdy esencja sunny dotknęła czarnej drewnianej powierzchni boskiej pamięci. Maska tkacza nagle sięgnęła do jego duszy i łapczywień więc wypiła więcej, a potem więcej i więcej i więcej. W ułamku sekundy cała jego rezerwa esencji cienia została wyssana, pozostała tylko niewielka jej część prawie tak, jakby ten żałosny krople nie był nawet warte pochłonięcia przez maskę. I nawet wtedy wszystko, co mogło osiągnąć, to aktywować zaklęcie na tylko jedną chwilę. Ten jeden moment wystarczył jednak, by doprowadzić sunyny do szaleństwa. Nagle jego oczy i umysł przeszył przerażający ból, podobny do cierpienia, którego doświadczył po spożyciu krople i choru, tylko o wiele gorszy. Nieskończenie gorzej. Gdy wrzasnął a wszelkie ślady inteligencji zniknęły z jego głosu, świat, który widział, zmienił się. Nagle Sunen widziała tylko nieskończoną, piękną wieczność skręconych nici. Te nici przeszywają wszystko, co istnieje, łącząc każdą żywą istotę i każdy przedmiot, każdą myśl i każdą koncepcję, każdy sen i każdy koszmar, rozciągając się nieskończoność we wszystkich kierunkach, a także i w przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. To były struny losu. Były jak nieci światła, z których utkano zaklęcie, ale podczas gdy wspaniały i niewyobrażalnie złożony wzór, który Sunny dwukrotnie widziała w pustej pustce między snem a rzeczywistością, składał się na funkcję zaklęcia, to, co teraz dostrzegł, łączyło wszystko. Cały wszechświat taki, jaki istniał, istniał i miał istnieć. Co gorsza, obserwując splot zaklęcia, Sunny mogła jedynie wyczuć i odgadnąć jego znaczenie. Ale przerażające zaklęcie maski tkacza nie tylko pozwoliło mu zobaczyć gobelim przeznaczenia, ale także wymusiło na nim jego zrozumienie. Wiedzę o wszystkim, wszędzie, o wszystkim naraz oczywiście, taka wiedza była zbyt wielka, by mógł ją znieść jakikolwiek człowiek. Wystarczyła najmniejsza, nieskończenie mała ilość, by natychmiast zniszczyć każdą żywą istotę, może z wyjątkiem Boga. Albo demon. Gdy krew popłynęła z nosa, oczu i sumnego, a cichy krzyk zamarł na jego ustach, instynktownie zrobił jedyną rzecz, która mogła uratować go przed zniszczeniem przez widok strum przeznaczenia, rozproszył się w cieniu. Być może dlatego jego oczy nie zmieniły się w tlący się żar, a głowa nie eksplodowała od razu w miejscu. W końcu cienie nie miało oczu ani czaszek. Jednak wpadając w objęcia ciemności, słoneczko z przerażeniem zdała sobie sprawę, że maska tkacza w jakiś sposób nadal spoczywa na jego twarzy. Kiedy zmienił się w cień, on też się w niego zmienił. Jego wzrok zmienił się z ludzkiego na bezbarwny cień, ale nadal widział wieczność string fate. Było ich szczególnie dużo w jego pobliżu. Nieskończone nici ciasno winęły się wokół jego ciała, a także wokół jego duszy, obejmując i przeszywając, wyglądało to tak, jakby był na nich nawleczony jak mała marionetka. A wśród tych nici dwie świeciły znacznie jaśniej niż pozostałe. Jeden był zrobiony z czystego białego płomienia i rozciągał się daleko w dal, prowadząc na północ w kierunku Holmes Mountains. Drugi był wykonany z pięknego złotego światła i prowadzony w dół. W dół i z dala od wyspy wraku i wykręconej skały, zanurzając się w łozie i znikając w bezkresnej ciemności nieba poniżej. Chociaż wydawało się, że minęły one, w rzeczywistości był to nie więcej niż ułamek sekundy. Głowa sunnego nie eksplodowała, ponieważ zmienił się w cień, ale jego umysł wciąż znajdował się na skraju całkowitego, nieodwracalnego zniszczenia. Jeszcze tylko ułamek, a boska wiedza o przeznaczeniu zniszczyłaby go. Ale co co ja mogę zrobić? Maska jest teraz cieniem. Jego myśli były rozproszone i słabe. A jednak walczył z szokiem i zdołał zapamiętać ważny szczegół. Mógł odrzucić wspomnienie. Ale to byłoby zbyt wolne. Nawet jeśli zajęłoby to tylko sekundę, do końca nic by z niego nie zostało. Fala desperacji podniosła się z głębi jego serca. A potem esencja cienia, którą wchłonęła maska tkacza, w końcu się wyczerpała. Natychmiast zaklęcie dezaktywowało się, a wraz z nim zniknęły bezwzględne światy nieskończonych nici. Sunan nie widziała tylko to, co wszyscy ludzie i cienie mieli widzieć. Kawałek ciemnego kamienia wzbijał się w niebo, gdy bezlitosny młynem powoli go rozbijał. Sunny niejasno wyczuł, że w tej sytuacji jest coś pilnego, ale tak było. Nie było w całości. Chociaż straszliwe oblicze strusze znaczenia zniknęło, jego umysł był rozproszony i pusty. Nie mógł tak naprawdę stracić sumienia, będąc w formie cienia, ale niemożność myślenia, a nawet rozpoznania istnienia siebie, była bardzo blisko. Wkrótce jednak zaczął powoli zbierać kawałki swojego zranionego, roztrzaskanego umysłu. W końcu był w strasznym niebezpieczeństwie cała twista drog trzęsła się i dudniła, gdy wznosiła się coraz wyżej w niebo nad. Na jego powierzchni pojawiły się szerokie pęknięcia, powiększające się z każdą sekundą. Poczerniałe kości zostały już obrócone w pył, a teraz jedyną rzeczą stojącą nad kamieniem była rozpadająca się, przekrzywiona, martwa skrzynia ze skarbami. Co dziwne, zwłoki morderczym wydawały się znacznie mocniejsze niż sama wznosząca się wyspa. Nadal był przynajmniej w jednym kawałku i prawie cały. Muszę wymyślić plan. Kiedy ta myśl pojawiła się w umyśle nagle opamiętał się i zdałem sobie sprawę z kilku rzeczy. Jednym z nich było to, co musiał zrobić. Po drugie, żałosne krople esencji cienia, które pozostały w jego rdzeniu duszy, miały wkrótce wyparować, co oznaczało, że nie będzie w stanie pozostać w cieniu zbyt długo. Trzecim było to, że nadal nie wyjął złotych monet ze skrzyni. Teraz to, czy przeżyje, czy umrze, zależało od jednej rzeczy, czy najpierw zostanie wypchnięty z cienia i zamieniony w krwawą kałużę, czy też Twisted trok rozpadnie się jako pierwszy. Co by to było? Cóż równie dobrze mogę spróbować, prawda? Przepływając przez cień rzucany przez skrzynię skarbów, odrzucił złamaną przysięgę. Niewielka ilość esencji i cienia, z której powstały wspomnienia, powróciła do jego duszy. Ukrywając się na powierzchni martwego mimika, Sunny odrzuciła także krwawe rozkwit i całun lalkarza. W końcu odrzucił maskietkacza, która przyniosła mu o wiele więcej esencji niż poprzednie trzy wspomnienia razem wzięte, nawet jeśli w ogólnym rozrachunku ta ilość wciąż była raczej niewielka. Mimo to, jeśli mogło mu to podarować choć jedną sekundę więcej, było warto. Krążąc swoją esencją przez cewki węża duszy, aby spowolnić jego zużycie i przyspieszyć regenerację, Sunny ukrył się w skrzyni ze skarbami i czekał, aż rozstrzygnę się jego los. Po czymś, co wydawało się wiecznością, kiedy twista petrog wzniosła się tak wysoko nad High i Isles, że miażdżenie zaczęło zamieniać mniejsze kawałki kamienia w drobny pył, wyspa w końcu zadrżała. I pęknięte. Jedna ze szczelin otwierających się w poczerniałym kamieniu znajdowała się bezpośrednio pod sunny i martwym mimikiem. Cała część wyspy nagle się oderwała, oddzielając się od niej w deszczu odłamków skalnych. Sunny dostrzegł z skamieniałe kości zamkniętym w zestalonym kamieniu a potem skrzynia, w której się ukrywał, uniosła się w górę. Przez kilka sekund wszystko, pozostały rdzeń wyspy, może kamiennych szczątków i martwe mimic, wznosiło się coraz wyżej. Większe kawałki skały zostały zmiażdżone na mniejsze, a następnie zamienione w pył. Ogłuszający grzmot wypełnił powietrze. Ale wtedy, jakby niewidzialny przełącznik został przekręcony, tajemnicza siła, która utrzymywała wykręconą skałę noszącą się między dwoma niebiosami przez tysiące lat, zniknęła. Nagle wszystko, co było zbyt ciężkie, by mógł ją unieść wiatr, zwolniło w swoim wznoszeniu, zamarło w powietrzu na kilka chwili i spadło. Popękana skrzynia ze skarbami również runęła w dół w stronę nieba poniżej. Sunny, który wciąż był tylko cieniem przyklejonym do boku, widział, jak świat wiruje. Ostatnie krople jego esencji cienia miały zniknąć. Ale to było w porządku. Wystarczył mu na tyle długo, by osiągnąć wysokość, na której miażdżenie nie będzie już od razu śmiertelne. Kiedy w końcu to się stało, sunny nagle pojawiła się na powierzchni klatki piersiowej i trzymała się jej przez całe życie. Nacisk miażdżenia najpierw rzucił nim o drewno na tyle mocno, że złamał kilka żeber, a potem próbował go wyrwać. Ale sunny nie odpuszczała. Jego przeklęte monety były w tej przeklętej skrzyni Razem oni martwy spadali coraz niżej, aż w końcu miażdżenie osłabło na tyle, że sunny mógł się ruszać Przywołując mroczne skrzydło, rozkazał mu zmienić się w plamę i zmienił kierunek ich upadku Nie próbował jednak ruszyć w kierunku odległej sylwetki wyspy wraków z desperacji Zamiast tego kierował skrzynię w przeciwnym kierunku, kierując ją w rozległą, pustą przestrzeń łzy Niewolnik cienia Rozdział 431 Upadek z łaski Rozdział 431 Falfrom graca, kiedy sunny i skrzynia ze skarbami spadały w przystworze w bezkresną czarną otchłań, ścigały ich kawałki roztrzaskanej wyspy. Miażdżenie powoli słabo, ale wciąż było wystarczająco silne, by zabić większość przebudzonych. Gdyby nie moc jego cieni, sunny już dawno by nie żył, i nawet z tym było wiele bliżej stania się trupem, niż by sobie tego życzył. Całe jego ciało było posieniaczone, zakrwawione i obolałe. Co widział bardzo wyraźnie, ponieważ oprócz tego, że był okropnie poobijany, sunny była obecna zupełnie naga. Cóż za wspaniały widok! Cholera. Odrzucił całun lalkarza, by wchłonąć esencję cienia zużyte na jego przywołanie, i nie zostało mu już nic, by ponownie zamanifestować zbroję. Ostatnie krople zostały wydane na przywołanie mrocznego skrzydła. W rezultacie sunny wpadł do nieba na szczycie przekrzywionej skrzyni ze skarbami, nie mając na sobie nic poza plecakiem i skórzanym paskiem podtrzymującym złamaną rękę. Jego jedyną nadzieją w tej chwili było to, że ani Mistrz Roan, ani święty Tyrys nie zjawią się nagle, by uratować sytuację i zobaczyć go w takim stanie. Wolałby rzucić się w łzę, niż przeżyć to zakłopotanie. Cóż, nie za bardzo. Co to? Obaj mogą zejść z chmur i ponieść mnie w swoich ramionach. Nie mam nic przeciwko. Nie, naprawdę. Ale nikt nie przyszedł mu na ratunek. Unikając ciężkich płyt roztrzaskanego kamienia i desperacko próbując prześlizgnąć się przez pole gruzów, sunny powoli pchnął w skrzynię w kierunku pustej przestrzeni łzy i modlił się, aby nic nie uszkodziło jego kruchego płaszcza. Miał już wystarczająco dużo problemów z wykonywaniem jego poleceń. Mroczne skrzydło nie było tak naprawdę zaprojektowane do przenoszenia dużych ciężarów. Ledwo mogło utrzymać samego sunnego i to w normalnych warunkach. Teraz, gdy Sunny odmawiała puszczenia martwego Mimica, a oboje byli dotknięci miażdżeniem, zaczarowany płaszcz był bliski rozpadu. Zamiast płynnie odsuwać się od spadających skał, słoneczko i skrzynia ze skarbami mniej więcej spadały między nimi pod niewielkim kątem. Nie trzeba dodawać, że unikanie gruzów zniszczonej wyspy w tych okolicznościach nie było łatwe. Ale w jakiś sposób Sunny zdołał chronić zarówno siebie, jak i mroczne skrzydło wystarczająco długo, by uciec ze strefy zagrożenia w jednym kawałku. Do tego czasu miażdżenie stało się prawie znośne. Siedząc na pokrywie skrzyni ze skarbami i czując, jak potworny ucisk z każdą sekundą słabnie, sunny skrzywiła się z bólu, po czym odetchnęła z ulgą. Chłodny wiatr delikatnie muskał jego płonącą twarz, jak również jego. Cóż, wszystko. Biorąc wszystko pod uwagę, upadek nie był nieprzyjemny, ale wtedy w jego umyśle pojawiła się nagła myśl. "Z cię ulżyło, idę oto? Ochracja. Spoglądając w dół, sunny nie widziała nic poza szybko zbliżającą się, bezkresną ciemną przestrzenią nieba poniżej, nie się otchłań, która rozciągała się w dół na zawsze i z której nie było ucieczki. Chyba że ktoś wiedział, jak latać. Tam się kierował, z wyjątkiem złotej nitki przeznaczenia, którą sunny widział, jak znika w głębi łzy, nie miał żadnego powodu, by sądzić, że przeżyje upadek do nieba poniżej, nie mówiąc już o powrocie do sanktuarium i realny świat. Najprawdopodobniej zwariował i albo zostanie pożarty przez jakiegoś przerażającego tytana otchłani, albo umrze z głodu. Jego życie, niemal dosłownie, wisiało na włosku. Ale teraz go to nie obchodziło. Wszystko, na czym mu zależało, to fizyczna ulga wynikająca z tego, że nie został przygnieciony przez zmiażdzenie. Nadal był cały ranny i obolały, ale doświadczanie go w normalnej ilości było prawie euforyczne. Lito się małe rzeczy jak nie być ciągle miażdżonym przez niewidzialną, morderczą magiczną siłę. Lub wygodniej spoczywać na szerokim wieczku skrzyni ze skarbami, zamiast miażdżyć kończyny w jej szczękach. Takie proste rzeczy. Teraz, gdy miażdżenie prawie zniknęło, sunnę użyłem rocznego skrzydła, by wepchnąć martwego mimika głębiej w łze, a także utrzymać go w powietrzu. Skrzynia skarbów była szeroka i długa, a jej wieko płaskie. W pewnym sensie było to prawie jak twarde, wąskie łóżeczko. Istniały gorsze sposoby na wpadnięcie w niekończącą się otchłań, naprawdę. Słoneczko wpatrywało się w szeroki obszar łzy, próbując wypalić w swoim umyśle i wspomnienie złotego sznura światła. Łza znajdowała się w centrum Hainetisles i była zarówno rozległa, jak i całkowicie pusta. Niektórzy wierzyli, że wieża z kości słoniowej stała kiedyś po środku i była pierwszą wyspą, która uwolniła się z łańcuchów. Przez tysiące lat graniczące z nią wyspy były powoli niszczone jedna po drugiej, powodując wzrost łzy. Do tej pory miała kilkaset kilometrów średnicy, i z tego, co Sunny mogła stwierdzić, sznur losu prowadził gdzieś w sam środek. Pytanie brzmiało jak głęboko znajdowało się to coś po drugiej stronie sznurka. Najdłużej ktoś leciał w niebo poniżej, zanim zawrócił, trwał tydzień. Czy tajemniczy przedmiot był ukryty w jeszcze głębszej części otchłani? A co to był za obiekt? Sunny nie mogła nawet zgadnąć. Wiedział tylko, że dzięki temu jego intuicja popchnęła go w stronę wykręconej skały. Jeśli tak, to powinno być coś, co pozwoliłoby mu przeżyć. Prawda? Oczywiście jego przeznaczeniem mogło być po prostu temu umrzeć. Los tak naprawdę nie dyskryminował żadnego rodzaju zdarzeń, w tym śmiertelnych. Niezależnie od tego, sunny zamierzała się dowiedzieć. To nie tak, że miał teraz wybór. Czując, że powietrze robi się zimniejsze, zadrżał i patrzył, jak niebo wokół niego robi się coraz ciemniejsze. Wkrótce w ogóle nie było w nim światła. Sunny spadła do nieba poniżej. Niewolnik cienia. Rozdział 432 pierwszy dzień niczego. Rozdział 432 pierwszy dzień niczego to jest trochę ponure. Sunny spadała przez bezkresną, pustą pustkę zimnej ciemności. Daleko w dole fałszywe gwiazdy migotały bladym, białym światłem. Jednak ich blask w niewielkim stopniu oświetlał niebo poniżej. Wszędzie wokół niego było po prostu nic. Sunny wciąż spoczywał na szczycie skrzyni ze skarbami, trzymając ją zdrową ręką. Nie miał punktu odniesienia, by zmierzyć odległość, którą przebył, ale podejrzewał, że odległość szybko opuszcza sferę przyziemnego rozsądku i logiki. Nie był jednak zbyt wykształcony, ale nawet on wiedział, że spadający obiekt zawsze będzie przyspieszał w stałym tempie teoretycznie. Oznaczało to, że z każdą sekundą, w której sunny spadał, jego prędkość wzrastała wykładniczo. Do tej pory musiało to być po prostu szalone. Ale tak naprawdę nie czuł tej prędkości. Czuł jedynie powiewy zimnego wiatru muskające jego skórę od czasu do czasu. Jeśli była jedna dobra rzecz w tej sytuacji, to to, że zgromadził trochę esencji cienia i był w stanie ponownie przywołać całun lalkarza. Więc przynajmniej nie był już nagi. Jeśli jednak coś wiedział, to była to przybliżona prędkość, z jaką mógł szybować do przodu z pomocą mrocznego skrzydła. Dodając do równania wagę martwego skarbu, mógł mniej więcej obliczyć odległość, którą pokonywał w poziomie. Mając to na uwadze, zgadywał, że dotrze do środka łzy w ciągu jednego dnia. Problem polegał na tym, że nie miał również niezawodnego sposobu mierzenia czasu. Było kilka wskazówek, których mógł spróbować użyć, takich jak szybkość regeneracji i esencji cienia lub stan jego ran, ale nie były one do końca wiarygodne. W opowieściach heroicznych bohaterowie często znajdowali się w podobnych sytuacjach. Za każdym razem, gdy tak się działo, bohaterowi jakoś udawało się mierzyć upływ czasu stanem ich wzrostu. Niestety, pomimo osiemnastu lat, sunny nie mógł zapuścić nawet najbardziej żałosnej brody. To był prawdziwy wstyd. Chyba nie jestem materiałem na bohatera. Z gorzkim westchnieniem wpatrywał się w wieko skrzyni ze skarbami i próbował ocenić swój stan fizyczny. Nie było dobrze, ale też nie było bardzo źle. Odniósł drobne obrażenia wewnętrzne w wyniku miażdżenia, a także kilka dość brzydkich ran w walce z mimikiem. Na wpół zagojone rany pozostawione na jego ciele przez lustrzaną bestię również otworzyły się w pewnym momencie i znów bolały. Najgorszą kontuzją było oczywiście złamanie ręki. Jego stan psychiczny był również nieco w rozsypce po tym, jak został spustoszony przez oblicze strun przeznaczenia. Na szczęście wydawało się, że nie ma długotrwałych efektów. Nawet rozdzierający ból głowy stawał się coraz słabszy. Sunny również nie mógł sobie przypomnieć dokładnych szczegółów tego, co widział, jakby jego umysł całkowicie wymazał je z jego pamięci, aby się chronić. Pozostał tylko fragment wspomnienia, który celowo zachował obraz nitki złotego światła prowadzącej w głąb buzy. Sunny wpatrywała się w czarną nicość, odczekała chwilę, po czym powoli wypuściła powietrze. Świetnie. Co teraz? Nie było odpowiedzi. Po jakimś czasie, Sunny nie miała pojęcia, jak długo, znudziło mu się czekanie, aż coś się wydarzy i postanowił działać. Równie dobrze pierwszą rzeczą, jaką zrobił, było przywołanie skrzyni chciwości. Sunny spodziewał się, że obok martwej pojawi się identyczna skrzynia, ale zamiast tego zobaczył jej miniaturową wersję. Na wieku, skrzyni ze skarbami pojawiła się skrzynia z ciemnego drewna, wzmocniona żelaznymi paskami. Był mniej więcej wielkości szkatułki na biżuterię, ale wcale nie był elegancki. W rzeczywistości skrzynia chciwych wyglądała bardziej złośliwie niż wdzięcznie w jakiś sposób. Gdy sunny wpatrywała się w pudełko, wieczko lekko się uniosło, odsłaniając rzędy ostrych żelaznych zębów. Zamrugał, myślę, że to wszystko, na co mogę sobie poradzić z moją obecną pojemnością rdzenia duszy. Kręcąc głową, sunny spojrzał na skrzynię i powiedział niepewnym tonem, choć tutaj. Natychmiast z podpodłogi pojawiło się osiem krótkich żelaznych nóg, które pomknęło, zanim upadło obok niego. Sunny wahała się przez kilka chwil, zerknęła na swoje palce, po czym ostrożnie otworzyła wieczko pudełka. Na szczęście nie próbował ich odgryźć. Zdejmując plecak, Sunny przeniósł jego zawartość do pudełka. Choć wydawał się niewielki, skrzynia bez problemu połknęła wszystkie jego zapasy. Doskonały. Sunny zamknęła pudełko, poklepała wieczko i odrzuciła. Następnie przywołał odłamek księżycowego blasku i metodycznie pociął swój pusty plecak na paski skóry. Używając jedynej zdrowej ręki i zębów, Sunny związał je w coś na kształt liny, a następnie przywiązał się do skrzyni ze skarbami i w końcu się uspokoił. Teraz jego monety nigdzie się nie wybierały. Zadowolony ze swojego dzieła, Sunny odpoczął chwilę. Zaczyna uczuć się zmęczonej senny. Spadek w bezkresną otchłanię okazał się o wiele mniej ekscytujący niż myślał. W rzeczywistości było to bardzo nudne. Wciąż jednak miał wiele rzeczy do zrobienia skrzywiwszy się, sunny ostrożnie przeniósł ciężar ciała i podciągał się do końca klatki piersiowej. Tam użył księżycowego odłamka, aby poszerzyć szczelinę w boku martwego miemica i oddzielić od niej dwie długie deski. Następnie zwinął ostatni pasek skóry, jaki miał, i ugryzł go. Ten. będzie ssać. Nie dając sobie zbyt wiele czasu na zastanowienie się, wyjął złamaną rękę z temblaka, a następnie szybko przystąpił do nastawiania kości tak, jak go nauczono. Ostry, oślepiający pól przeszył jego umysł. Kiedy sunny odzyskał wzrok i zdolność logicznego myślenia, zobaczył, że jego ramieniem wygląda już jak jego galareta. Wyglądało to mniej więcej prosto. To będzie musiało wystarczyć. Sycząc i przepinając, użył dwóch desek i paska skóry, by stworzyć solidną szynę, po czym ostrożnie umieścił ją z powrotem w temblaku. Teraz jego złamane kości miały duże szanse na prawidłowe zrośnięcie. Miejmy nadzieję. Następnie sunny przywołał nieskończoną wiosnę i chciwą skrzynię, wyjął z niej trochę pozostałego mu jedzenia i zjadł dziwnie zrelaksowany posiłek na pokrywie martwego mimica. Kiedy skończył, niebo poniżej w ogóle się nie zmieniło. Wciąż zapadał się w jej głębiny, powoli przesuwając skrzynię skarbu w kierunku środka łzy z pomocą mrocznego skrzydła. Był też całkowicie wyczerpany. Sunny ponuro wpatrywała się w odległe fałszywe gwiazdy. Wpatrywał się w nich, aż jego oczy zaczęły łzawić, a jego myśli stały się powolne i mętne. Potem jeszcze przez chwilę się im przyglądał, po chwili pomyślał, już nie zniosę. Do tego czasu jego rezerwy esencji cienia były pełne o jedną trzecią. Sądząc, że od zniszczenia wykręconej skały minęły jakieś 24 godziny, Słoneczko westchnęła, po czym odrzuciła mroczne skrzydło i pozwoliła, by skrzynia zaczęła opadać prosto w dół. Będzie musiał spadać w podniebne niebo jeszcze przez 6 dni. Co najmniej. Prawdopodobnie dłużej. Sunny potrząsnął głową, doskonale wiedząc, że te szacunki prawie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Potem zrobił coś, czego nigdy by się nie spodziewał. Ostrożnie położył się na długim wieku martwego mimica, zacisnął łączącą ich linę i zamknął oczy. Wkrótce Sunny zapadła w głęboki sen, spadając w ciemność otchłani bez żadnej troski o świat. Niewolnik cienia. Rozdział 433 Więcej tego samego nic. Rozdział 433 Więcej tego samego nic. Łóżko Sunnego lekko się zatrzęsło i poczuł wiatr wiejący przez pokój. Wciąż głównie śpiąc, westchnął i spróbował naciągnąć kot wyżej. Nigdzie jednak nie można było znaleźć tego cholerstwa. Gdzie to do cholery jest, nie chcąc zasnąć, na ślepo szukał koca. Jednak zamiast go znaleźć, Sunny nagle poczuł, jak całe jego łóżko przechyla się na bok. Zeskoczony otworzył oczy i zobaczył otaczającą go ciemność. Co? Oh, racja. Nie było go w swoim małym pokoju w sanktuarium. Zamiast tego spadał w bezświetlną otchłań na zwłokach upadłego diabła. Sunnę przez chwilę wpatrywała się w ciemność. Potem ziewnął. Dobrze. Przynajmniej spałem dobrze. Rzeczywiście, czuł się raczej odświeżony. Większość jego bólów albo zniknęła, albo złego dniała, a nawet jego zranioną umysł poczuł się ukojony. Czuł się wypoczęty, pełen energii i ogólnie znacznie lepiej. Jedynym problemem było to, że wciąż spadał w nieskończoną pustkę nieba poniżej. Sunny podrapał się w tył głowy, myśląc o tej trudnej sytuacji, po czym przywołał nieskończone źródło i wypił trochę wody. Potem skoncentrował się i spróbował ocenić sytuację. Sytuacja była dokładnie taka sama. Nic go nie otaczało, nic się nie zmieniło podczas jego snu i nic nie mógł na to poradzić. Sunny westchnął i spojrzał na znajdującą się pod nim skrzynię ze skarbami. Po chwili pomyślał, jeśli się nad tym zastanowić, to jest to po prostu małostkowość następnego poziomu. Nie tylko zabiłem tego biednego drania, ale posunąłem się nawet do zdrzemienia się na jego martwym ciele. Mów o obrażaniu gdzieś w dole, w dole, fałszywe gwiazdy migotały białym światłem Sądząc po tym, jak dużo jego esencji cienia się zregenerowało, Sunny ocenił, że spał około 12 godzin Trochę dłużej niż zwykle, ale był naprawdę wyczerpany po tym wszystkim, co się wydarzyło Te jego obliczenia były oczywiście bardzo przybliżone Ale jeśli uznałby, że mają rację, oznaczałoby to, że opuścił sanktuarium 6 dni temu Nie miał pojęcia, ile czasu zajmie dotarcie do rzeczy na końcu złotej nitki przeznaczenia Ale musiał założyć, że zajmie to co najmniej tydzień, najprawdopodobniej znacznie dłużej w prawdziwym świecie jego ciało było bezpiecznie ukryte w luksusowej kapsule do spania w piwnicy jego domu. Kapsuła utrzymywała go przy życiu przez wiele miesięcy, więc Sonny nie martwił się zbytnio o jego fizyczne samopoczucie jeszcze. Czy ktoś by za nim tęsknił? Prawdopodobnie nie. Kajefie byli przyzwyczajeni do jego długich wypraw do krainy snów i nawet jeśli żadne z nich nie było tak długie, jak ta miała być, po prostu zakładali, że jest zbyt leniwy, by odpowiadać na ich wiadomości i zajmować się ich sprawami. W końcu byli teraz sławnymi bohaterami, mieli napięte harmonogramy i mnóstwo własnych problemów. Nauczyciel Julius również nie spodziewał się od niego żadnych raportów. Strażnicy sanktuarium nie mieli zwyczaju prowadzić szczegółowego rejestru osób wchodzących i wychodzących z cytadeli. Najbardziej ktokolwiek będzie o nim myślał, kiedy czas się przybędzie ze świątyni nocy, a jego nie będzie tam, by pomóc świętemu Tyrisowi ją przyjąć. Ale ona po prostu pomyśli, że jej unika, tak jak robił to wcześniej. Siedząc na pokrywie martwej skrzyni ze skarbami w bezkresnej ciemności, Sunny zdał sobie sprawę, że nikt tak naprawdę nie będzie się przejmował jego odejściem. Tyle rzeczy się zmieniło, ale jeszcze więcej pozostało bez zmian. Rzucając długie spojrzenie na trzymaną w dłoni piękną szklaną butelkę, sunny przez chwilę stał bez ruchu, po czym odrzucił to i zapukał w wieko martwego mimica. Cokolwiek, przynajmniej mam swoje monety. Jakiś czas później wykonywał ciwny powietrzny taniec, trzymając się jedyną działającą ręką i łączącej go z martwym mimikiem, sunny przywołał mroczne skrzydło, po czym ostrożnie wspiął się na bok wielkiej skrzyni i próbował utrzymać równowagę, aby ciężka rzecz się nie przewróciła. Ponieważ obaj spadali w dół z niewiarygodną prędkością, jego ciało było przyjemnie lekkie. Sunne zastanawiała się przez chwilę, po czym zmarszczyła brwi. Jaki to miało w ogóle sens? Wczoraj myślał, że prędkość jego upadku wzrośnie wykładniczo, co oznaczało, że i w pewnym momencie jego ciało zostanie po prostu rozerwane na strzępy prawdopodobnie. Teraz jednak zdał sobie sprawę, że jego założenie było błędne, ponieważ mógł oddychać niebem poniżej i czuł wiatr, a raczej powietrze przepływające obok niego, gdy przez nie spadał. Oznaczało to, że prędkość jego upadku była ograniczona przez opór powietrza. Nie czuł jednak zbyt mocno tego oporu. Pod każdym względem powinien był słyszeć ryk wiatru i czuć, jak atakuje jego ciało, zamiast spadać przez pustkę w czymś, co przypominało komfort. Zdrowy rozsądek nie działał na niebo poniżej. Lepiej nie myśl o tym za dużo. Jaki był sens spróbować zrozumieć prawa miejsca, które po prostu zaprzeczało wszelkiej logice? Miał o wiele bardziej praktyczne zajęcia. Ufając, że skórzana lina utrzyma jego ciężar, Sunny puścił ją i przywołał okruch księżyca. Następnie, niepewnie przycupnięty z boku skrzyni za skarbami, włożył wąskie ostrze upiornego sztyletu między jej krawędzia wieko i spróbował ją otworzyć. Zadanie okazało się o wiele trudniejsze, niż Sunny się spodziewała. Nie dość, że musiał robić wszystko jedną ręką, to jeszcze musiał balansować skrzynią, żeby nie wirowała w pustej pustce, a także pilnować liny, mając nerwową nadzieję, że się nie zerwie. Jednak po pewnym czasie i mnóstwie irytujących przekleństw udało mu się w końcu otworzyć szczęki martwego diabła. W jego paszczy czekała na niego kupa złotych monet. Na twarzy sunny pojawił się ciemny uśmiech. Potem zaśmiał się drżącym, lekko niesfornym śmiechem. Ach, miło jest być bogatym. Niewolnik cienia. Rozdział 434 Dużo niczego. Rozdział 434 Mnóstwo niczego przywołując skrzynię chciwych, rozkazał zębatej skrzynce wejść do większej, bardziej zębatej skrzyni i otworzyć jej wieko. Potem zaczął gwizdać wesołą melodię, wrzucając ciężkie monety do środka. Raz, dwa, trzy, cztery, ach. co za dzień życia pięć, sześć, jeden po drugim cudowne złote dyski znikały w skrzyni. Po chwili, sunny przesunął się nieco, ułożył wygodnie i kontynuował zbieranie łupów. W końcu wydobył prawie 1400 monet z wnętrza martwego diabła. Tak jak słoneczko się spodziewała, cała górna warstwa stosu skarbów okazała się prawdziwa. To było niesamowite, zdumiewające dobrodziejstwo. Nagle wszystko, co się wydarzyło, wydawało się tego warte prawie. Zerkając na otaczającą go bezświetlną pustkę, Sunny westchnęła. Kto wie, czy w ogóle będę mógł wrócić do sanktuarium? Bez ołtarza te monety są po prostu martwe. Nieco zniechęcony, zwlekał przez kilka chwil, po czym zwrócił wzrok z powrotem na otwartą skrzynię ze skarbami. Górna warstwa stosu skarbów, które udało mu się splądrować, była rzeczywiście prawdziwa, ale pod nią Sunny z trudem utrzymywał zawartość żołądka w środku. Pod skarbem kończonej narządy mimika był ciasno opakowany, zajmując większość objętości skrzyni. Całość była przesiąknięta czarną krwią i wydzielała obrzydliwy smród, nie mówiąc już o tym, że wyglądała jak koszmar rzeźnika. Obrzydliwe tak obrzydliwe, myśląc o tym, jak odrażający był widok przed nim. Sunną użył księżycowego odłamka, by przeciąć straszliwy szlam z szerokim uśmiechem na twarzy wyłowił cztery duże odłamki duszy. Po ich lekkim oczyszczeniu umieścił kuszące kryształy w skrzyni chciwych i odrzucił wspomnienia z uczuciem wielkiej satysfakcji. Potem sunny z powątpiewaniem wymalowanym na twarzy wpatrywał się w skrzynię ze skarbami. Rzecz w tym, że zostały mu tylko zapasy na trzy dni, starannie przechowywanej w skrzyni chciwych. Gdyby racjonował swoje jedzenie, prawdopodobnie wystarczyłoby mu na około tydzień. Potem sunny podrapał się w tył głowy, po czym wzdrygnął się i zamknął jego skrzyni z głośnym łoskotem. Pomyślę o tym, gdy przyjdzie na to czas. Ale miejmy nadzieję, że tak się nigdy nie stanie. Po tych słowach wspiął się z powrotem na martwego diabła i odpoczął przez chwilę, wpatrując się w ciemność. W miarę upływu czasu sunny stawała się coraz bardziej poważna. W końcu doszedł do przerażającego wniosku. Nie miał już nic innego do roboty. To będzie problem. Wieczność później lub tylko kilka godzin, kto wie, słynny siedziała na szczycie skrzyni ze skarbami i umierała z nudów. Wciąż spadał przez bezkresną ciemną otchłań. Oczywiście, co innego miałby robić? Nie było nic innego do roboty. Okrutny wzrok trzymał w dłoni, srebrne ostrzel śniło jasnym blaskiem. Używał jego zaklęcia pożeracz światła, aby przywołać światło słoneczne, które pochłonęła ponura włócznia i rzucić je w ciemność nieba poniżej. Dzięki temu światło wyraźnie widać było kształty jego dwóch cieni, jeden spoczywał na powierzchni klatki piersiowej po jego lewej stronie, a drugi po prawej. Sunny potrząsnął głową, po czym powiedział, umieram tu z nudów. Nigdy się tak nie nudziłem. Jak mamy przetrwać tygodnie tego gówna? Co o tym sądzicie? Szczęśliwy cień po jego prawej stronie zawahał się, po czym podniósł zachęcająco pięść. Jego sentyment był dość jasny, masz to. Ponury cień po jego lewej stronie spojrzał na niego ponuro, po czym po prostu potrząsnął głową. Jego znaczenie też było jasne, po prostu się poddaj sunny zamrugała kilka razy, po czym się uśmiechnęła. Cóż, myślę, że będzie dobrze. Po prostu pomyślał o tym jak o wakacjach. Tak, kiedy ostatnio mogłem po prostu odpocząć nic nie robić. Zgadza się nigdy. Jeśli się nad tym zastanowić, chłopaki, to jest wybawienie od niebios. Okazja do odpoczynku, ile leniuchowania tyle, ile chcę. Zamilkł na chwilę, po czym dodał: Dosłownie nie mam wyboru, muszę nic nie robić. Szczęścia ze mnie, prawda? Ponury cień zerknął na niego, po czym zakrył twarz dłonią. Nawet szczęśliwy cień zawahał się przez chwilę, zanim nieśmiało wzruszył ramionami. Sunny zmarszczyła brwi. Co masz na myśli, mówiąc o szaleć? Nie zamierzam oszaleć. Mam dość bycia szalonym. Byłem tam, zrobiłem to, jak to mówią. Nie ma szans, żebym zwariował. Cienie nie odpowiedziały, przez co prychnął ze złością. Nieważne. Dlaczego w ogóle rozmawiam z wami dwoma? Nie macie nawet dość przyzwoitości, by wziąć udział w rozmowie. Skrzywił się i odrzucił okrutny wzrok, pozwalając, by ciemność znów spowijała wszystko. Cienie stały się niewidoczne. Po chwili Sunny powiedziała z pogardą, w każdym razie nie jest tak, że nie mam lepszych alternatyw do rozmowy. Gdzie on położył zwyczajną skałę? Minęły trzy dni, przynajmniej Sunny podejrzewała, że minęły trzy dni, ponieważ tyle czasu zwykle potrzebowała jego esencja cienia, by w pełni wzdrowić bez pomocy Soul Serpent, rzeczywiście był bliski postradania zmysłów. Nawet nie nuda była najgorsza, tylko całkowity brak bodźców zewnętrznych. Na niebie poniżej nic się nie zmieniło. Nigdy nic się nie stało. Nic nigdy się nie pojawiło, nie zniknęło, ani w ogóle nie było. Nie było nic poza pustą ciemnością, odległymi, migoczącymi gwiazdami i nim samym. I spadanie. Na początku tego wszystkiego Sunny martwił się, że spotka w otchłani złe, kolosalne, niewyobrażalnie przerażające stworzenia. Tego można się spodziewać po otchłani, prawda? Ale nie było żadnego. Do tej pory miał prawie nadzieję, że spotka zabłąkanego tetana lub dwóch. Słyszał, że ludzie są skłonni do szaleństwa w izolacji, ale nigdy nie spodziewał się, że sam znajdzie się w takiej sytuacji. Sunny spędziła pierwszy dzień, myśląc o tym i tamtym, przypominając sobie swoje doświadczenia i próbując się czegoś z nich nauczyć. Zastanawiał się nad lustrzaną bestią i okrutnym wzrokiem. Dlaczego srebrna włócznia została tak nazwana? Wtedy zrozumiał. Nazywano go okrutnym wzrokiem, ponieważ jego wypolerowane ostrze pokazywało człowiekowi jego własne odbicie. Zastanawiał się nad wrakiem statku, monetami, mimikiem i osobą o imieniu Noctis. Jak te wszystkie rzeczy były ze sobą powiązane? Po chwili domyślił się, że Noctis był kapitanem starożytnego statku, kapitanem mimika i osobą, której twarz widniała na cudownych monetach. Noctis był prawdopodobnie również tym, który stworzył monety. Dlatego mogły być używane tylko w jego sanktuarium. Zastanawiał się, co robią Kai, F i casia. Zastanawiał się nad Nefisem. Drugiego dnia przywołał Runę i zobaczył, że stała się diabłem. Sunny ze śmiertelną powagą wpatrywała się w ladę, która pokazywała dwie czterotysięczne, po czym westchnęła i zanurkowała w morzu dusz. Tam przystudiował wszystkie swoje wspomnienia i cienie wszystkich stworzeń, które zabił. Zajęło mu to zaledwie kilka godzin. Albo wieczność. Trzeciego dnia sunny po prostu leżała na pokrywie martwego mimika i wpatrywała się w pustkę. Jego umysł zaczął zachowywać się w dziwny sposób. Chociaż wokół niego nie było nic, Słoneczko czasami widziała w ciemności dziwne kształty i sylwetki, a także słyszała odległe dźwięki. Chciał myśleć, że są prawdziwe, ale wiedział, że to tylko wynik długotrwałego głodu sensorycznego. Ludzkie umysły były pod tym względem dziwne tak naprawdę nie były w stanie wytrzymać wielu rzeczy. Nagle opowieść o człowieku, który musiał zawrócić po siedmiu dniach schodzenia do podniebnego nieba w obawie przed obłędem, nabrała dla niego dużo większego sensu. Aby przynajmniej coś dostrzec, sunny przywołał srebrny dzwoni z dzwonieniem w ciemności, nasłuchując melodyjnego dzwonienia, gdy znikał w otchłani. A teraz siedział na skrzyni ze skarbami, patrząc na odległe gwiazdy i rozmawiając z niezwyczajną skałą. Więc, jak ci minął dzień, róg, pamięć odpowiedziała własnym głosem, to samo stare nic. Twoje? Sunny milczała przez chwilę, po czym powiedziała: Cieszaj się z wakacji. Zwyczajna skała się roześmiała. Brzmi cudownie. Jak ci mijają wakacje? Westchnął. Wspaniale. Jeszcze nie sięgnąłem dna. Przez chwilę nie było nic poza ciszą. Potem pojawiło się nowe pytanie. Dlaczego jest tak ciemno? Sunna uśmiechała się co tydzień. Dlaczego nie miałoby być ciemno? W końcu to jest niebo poniżej. Ale potem zamarł. Co? Głos, który zadał pytanie nie pochodził ze zwykłej skały. Ten głos nie należał do niego. Niewolnik cienia. Rozdział 435 Nic nie słucham. Rozdział 435 Słuchanie niczego sunne wzdrygnęła się. Głos, który usłyszał nie należał do niego. Brzmiał przyjemniej, i spokojnie i zdawał się pochodzić z ciemności samego nieba poniżej. Tu w końcu się zgubiłem. Jego pierwszą myślą było, że znowu oszalał i teraz słyszę różne rzeczy. Jego druga myśl była znacznie mniej pocieszająca potępienie. Czy mimo wszystko przywołał jakiegoś przeklętego tytana z głębi nieba poniżej. Sunnie wyciągnęła rękę, gotowa zamanifestować okrutny wzrok, ale zawahała się. Jeśli właściciel głosu nie był wytworem jego wyobraźni, ale jakąś przerażającą istotą z pustki, czy naprawdę rozsądnie było go poruszyć? Czy srebrny ostrzań w ogóle coś z tym zrobi? Uspokój się, uspokoić się. Może po prostu sobie to wszystko wyobraziłeś jakby w odpowiedzi na jego myśli, pustka zaśmiała się cicho. Ach, przepraszam. Wydaje mi się, że cię zaskoczyłem. Słoneczny przełknął ślinę. Przyjemny głos wydawał się należeć do młodego mężczyzny, ale bez względu na to, jak bardzo patrzył w ciemność, nie widział nikogo ani niczego w pobliżu. Przypomniało mu się jego pierwsze spotkanie z Kajem, tyle że tym razem. Tym razem sprawy były o wiele bardziej przerażające. M. Bez obaw. Po prostu nie spodziewałem się, że usłyszę tutaj głos innego człowieka. Ty, uch, jesteś człowiekiem, prawda? Pustka milczała przez chwilę, po czym odpowiedziała neutralnym tonem, człowiek. Chyba kiedyś byłem człowiekiem. Sun zdał sobie sprawę, że nie mógł nawet określić kierunku, z którego dochodził głos. To było po prostu tam, jakoś, wszędzie, dookoła niego. Napiął się, po czym zapytał ostrożnie, kiedyś, więc kim teraz jesteś? Głos zniknął na kilka chwil, po czym westchnął. W końcu odpowiedział, Zaginione. Słoneczka zamrugała. Co on, do diabła, ma na myśli? Zagubione. Jak zagubiony na niebie poniżej? Ciemność wybuchnęła smutnym śmiechem. Nie, nie na niebie poniżej. Kiedy sunny poczuł, jak po jego kręgosłupie przebiegają zimne dreszcze, dodał z wahaniem, przepraszam. Nie rozmawiałem z nikim od bardzo, bardzo długiego czasu. Zamiast zagubionych, bardziej właściwe byłoby stwierdzenie, że jestem jednym z zagubionych. Moje ciało w świecie jawy zostało zniszczone, ale moja dusza nadal istnieje tutaj, w Królestwie Snów. Mam nadzieję, że to wyjaśnienie jest bardziej jasne. Jeden z zagubionych sunny znał tych ludzi, chociaż nigdy nie spotkał ich osobiście. Tak jak byli Hollowowie ludzie, których dusze zostały zniszczone, pozostawiając po sobie puste ciała, byli też zagubieni. Ludzi, których ciała w jakiś sposób umarły w prawdziwym świecie, pozostawiając duszę uwięzione w krainie snów. Nie było ich dużo, bo dusza najczęściej umierała wkrótce po śmierci ciała, ale trochę ich było. Świadomość, że właścicielem głosu była jedna z tych zagubionych dusz, sprawiła, że sunny trochę się odprężył, nie żeby miał jakikolwiek powód, by sądzić, że nieznajomym mówi mu prawdę. Wciąż mógł być potworem z koszmaru albo coś gorszego. Ale nawet jeśli był zagubiony, nie wyjaśniało to, w jaki sposób byli w stanie rozmawiać. Zagubieni, z tego, co wiedziała sunny, byli tacy sami jak wszyscy inni przebudzeni w królestwie snów. Po prostu nie mogli wrócić do prawdziwego świata. Z pewnością nie były to bezcielesne głosy dochodzące z pustki. Przesunął się nieznacznie, gotowy do zrobienia czegoś, by się chronić, jeśli zajdzie taka potrzeba, i zapytał, przykro mi to słyszeć. Ale jak to się dzieje, że słyszę twój głos, ale cię nie widzę? Głos trwał przez jakiś czas, który odpowiedział z odrobiną rozbawienia, to dobre pytanie. Suna nacierpliwie czekała, aż rozwinie tę odpowiedź, ale wydawało się, że to wszystko. Nieco zirytowany powiedział, no, nie zamierzasz wyjaśnić? Zamiast tego głos nagle zapytał, dlaczego schodzisz do nieba poniżej? To bardzo niebezpieczne miejsce. Sunne zamrugała kilka razy, po czym zakaszlała. Ach, to cóż, widzisz nie tyle schodzę do nieba poniżej, ile mnie wpadam. Utknąłem na wyspie z powodu miażdżenia i niestety to zerwała swój łańcuch. Musiałem więc skoczyć. I oto jestem. Potem zmarszczył brwi. Czekaj niebezpieczne miejsce. Dlaczego jest niebezpieczne? Nigdzie nie widziałem niczego niebezpiecznego w tym okropnym dole. Głos ociągał się przez chwilę, po czym westchnął z żalem. Zobaczysz. Kiedy dotrzesz do gwiazd wtedy zobaczysz. Potem zniknął. Sunny wpatrywała się w ciemność, nieco zaniepokojona. Na jego twarzy pojawił się głęboki grymas. Co masz na myśli? Co się stanie, gdy dotrę do gwiazd? Ale nie było odpowiedzi. Bez względu na to, jak długo Sunny czekał, głos już do niego nie przemówił. Pustka była cicha i pusta, tak jak wcześniej. W końcu po prostu masował sobie skronie i przeklinał. Co to do cholery było? Czy on sobie to wszystko wyobraził? Czy jego umysł w końcu pękł? Sunny wpatrywał się w zwyczajną skałę, jakby spodziewał się, że rzeczywiście zacznie mówić i współpracować z jego historią. Niestety, pamięć mogła powtórzyć tylko dźwięki, które ostatnio usłyszała. Czekaj, dźwięki, które usłyszała. Sunny pospiesznie nakazał skałę powtórzyć wszystko, co nagrała w ciągu ostatnich kilku minut. Potem, czując, jak zimny podwystępuje mu na czole, słuchał własnego głosu mówiącego do niczego. Jego słowa zostały powtórzone, ale tam, gdzie powinny być słowa dziwnego głosu, zapadła cisza. Odrzuciwszy zwyczajną skałę, Sunny złapał się za włosy i jęknął. Szalony kompletnie oszalałem, przeklinam to wszystko, minęły zaledwie cztery dni, a już z powrotem zmieniam się w wariata. Nie minął nawet cały tydzień, a on już wariował? To najgorsza inwakacja na świecie. Po chwili zmarszczył brwi. Pomimo tego, że był prawie pewien, że cała ta sytuacja była tylko symptomem tego, że jego zdrowie psychiczne powoli się rozpada. Sunny ostrożnie podciągał się do krawędzi skrzyni i spojrzał w dół na odległe, migoczące gwiazdy. Czy wyobrażał sobie rzeczy, czy wydawały się być trochę bliżej? Niewolnik cienia. Rozdział 436 nie ma się czym martwić. Rozdział 436 nie ma się czym martwić po rozmowie z bezcielesnym głosem pustki. Czy była prawdziwa, czy nie? Sunne poczuła się inaczej. Nie zupełnie lepiej, ale przynajmniej nie tak zagubiony i niezecumowany jak poprzednio. To byłoby naprawdę ironiczne, gdyby głos był tylko wytworem mojej wyobraźni, prawda? Pustka wokół niego nie wydawała się już taka pusta. Nawet jeśli było teraz pełne potencjalnego niebezpieczeństwa, niebezpieczeństwo było lepsze niż nic. Wszystko było lepsze niż nic. Po czterech dniach spędzonych w nieskończonej ciszy ciemnej odchłani sunny zdała sobie sprawę, jak straszna jest nicość. Ludzki umysł po prostu nie został zbudowany, aby to wytrzymać. W każdym razie zmarnował trochę czasu, wpatrując się w odległe gwiazdy, a potem zaczął myśleć. Teraz, gdy jego rdzenie ponownie wypełniło się esencją, nie miał już żadnego narzędzia do mierzenia czasu. Po rozważaniu przez chwilę swoich możliwości, przywołał okrutny wzrok i aktywował zaklęciem mroczne lustro. Mimo, że nie miał wrogów, z którymi mógłby walczyć na podniebnym niebie, samo utrzymywanie aktywnego zaklęcia wysysałoby z niego esencję cienia. Sunny czuł, że mógłby to robić przez około dwie godziny bez przerwy. Kiedy jego rezerwa eseńczyków była mniej więcej w połowie pusta, odrzucił okrutny wzrok i usiadł ze skrzyżowanymi nogami pośrodku wieka martwego diabła. Spadając w bezświetlną pustkę, Sunny odetchnął głęboko i zamknął oczy. Następnie skoncentrował się na przepływie esencji przez swoje ciało, czując, jak przenika ona każde włókno jego istoty. Kierując go w zwoje węża duszy, poczuł, jak jego przepływ przyspiesza i rozszerza się. Używając cienia, zamierzał uzupełnić całą zużytą esencję w mniej więcej jeden dzień. Od teraz to miał być jego zegar. Sunny wypuścił powietrze, skierował esencję cienia do lewej dłoni i skoncentrował ją w kciuku, a potem w palcu wskazującym dzięki wężowi dusz kontrolował esencję lepiej niż większość przebudzonych. Jednak nadal było to dość surowe. Sunny z natury wiedział, jak zwiększyć swoje atrybuty fizyczne, wydatując je, ale nie był zbyt skuteczny w tym, jak to robił. Dla niego była to kwestia instynktu, po prostu myślał o wzmocnieniu ręki, a esencja płynęła jak potok, aby osiągnąć zamierzony efekt. Tak używali go wszyscy młodzi przebudzeni. Prawdziwi mistrzowie byli jednak znacznie bardziej zawili w kontrolowaniu esencji. Mogli wyizolować każdy mięsień, każdy nerw, każdą kość w swoim ciele i wzmocnić tylko te części, które były im potrzebne do wykonania działania. Ich wydatek esencji był bardziej podobny do stróżki niż potoku, ale osiągnął ten sam rezultat. Dlatego między dwoma przebudzonymi o podobnej pojemności jedzenia duszy jeden mógłby walczyć ze swoją najwyższą sprawnością fizyczną znacznie dłużej. Teraz, kiedy Sunny nie miał nic innego do roboty, postanowił naprawdę popracować nad tym aspektem panowania nad własnym ciałem i duszą. Oczywiście ćwiczył już wcześniej kontrolę esencji, ale pomiędzy ciągłą potrzebą polwania na koszmarne stwory a faktem, że wąż duszy skutecznie zastępuje miesiące taningu, a nie tyle, ile mógł i powinien. Kierując strumień esencji do prawej ręki, Sunny westchnął i pomyślał, wakacje się skończyły. Minęły kolejne dwa dni, a raczej dwa cykle wydawania esencji cienia przy pomocy okrutnego wzroku i czekania, aż się zregeneruje, co sunny postanowiła liczyć jako dni. Spędził ten czas medytując, kontrolując przepływ esencji przez swoje ciało, śpiąc i odczuwając głód. Teraz, gdy sunny racjonował swoje jedzenie, powróciło uczucie głodu, o którym zapomniał od czasu zarażenia zaklęciem koszmaru. Nawet wtedy jego zapasy były bliskie wyczerpania. Zostało mu tylko na dwa skromne posiłki. Potem sunny albo będzie musiała umrzeć z głodu, albo rozważyć ponowne otwarcie skrzyni ze skarbami i gryzienie surowego mięsa martwego diabła. Obie możliwości wydawały się raczej ponure, bardziej martwiły go jednak migoczące fałszywe gwiazdy nieba poniżej. Teraz był mniej więcej pewien, że powoli się powiększają. Gdyby nie rozmowa z głosem pustki, nigdy nie zauważyłby subtelnej zmiany, ale po uświadomieniu sobie ich znaczenia i spędzeniu dużej ilości czasu na obserwacji gwiazd, przekonał się, że głos czy to był głos zagubionego, koszmarnego stwora udającego człowieka, czy po prostu manifestacja jego zniszczonej psychiki, miał rację. Powoli zbliżał się do gwiazd płonących w najgłębszych sekamarkach otchłani. Gdyby tylko głos powiedział mu, dlaczego właściwie gwiazdy są niebezpieczne Na szczęście siódmego dnia spadania przez niebo poniżej głos powrócił Sunny ponuro jadł swój przedostatni kawałek jedzenia i wpatrywał się w ciemność Czując, że jego umysł balansuje na granicy szaleństwa Gdy głos ponownie rozbrzmiał z pustki Jakim ciekawym stworzeniem jesteś Och, dzięki Bogu Sunny zakrztusił się kawałkiem suszonego mięsa Wypił wody z nieskończonego źródła, aby go dogonić I spojrzał na pusty obszar nieba poniżej z ponurym wyrazem twarzy Gdzie do diabła byłeś? Głos milczał przez chwilę, po czym odpowiedział przepraszająco, mówienie w ten sposób jest dla mnie wyczerpujące. Wracałem do zdrowia. Sunny zmarszczyła brwi, próbując wydobyć z tego stwierdzenia jakieś informacje o naturze właściciela miłego głosu, ale potem się poddała. Miał zbyt mało wskazówek, by zgadnąć. Cóż jeśli znowu masz zniknąć na kilka dni, przynajmniej najpierw powiedz mi, o co chodzi z tymi gwiazdami. Dlaczego są takie niebezpieczne? Pustka zawahała się, nie wiesz? Sunne zamrugała. Oczywiście, że nie wiem. Po co miałbym pytać, gdybym wiedział? Kiedy pustka odpowiedziała po kilku chwilach, brzmiała na lekko zaskoczoną, cóż, te światła tak naprawdę nie są gwiazdami. W rzeczywistości są to pozostałości pożogiem boskiego płomienia. Sunny pomyślał o tym, co właśnie usłyszał, po czym przechylił głowę na bok. Boski płomień? Co? Dlaczego boski płomień miałby płonąć w głębinach nieba poniżej? Głos zachichotał. Potem powiedział z odrobiną rozbawienia, jak myślisz, jak powstało niebo poniżej? Wiesz, dawno temu była to piękna i dobrze prosperująca kraina. Rozbawienie odpłynęło z jego głosu, zastąpione czymś znacznie mroczniejszym. Ale wtedy jej dumny władca sprowokował gniew pana światła. Panach, prawdopodobnie znasz go tylko jako boga słońca, sprowadził swój niebiański płomień na ziemię, niszcząc ziemię i grzebiąc pod nią nieugaszony ogień. Pustka ucichła, a potem westchnęła. Przez wieki ten ogień pochłonął wszystko ziemię, ziemię, nawet samą rzeczywistość. Wszystko, co pozostało, to pusta i Resztki boskiego płomienia, wciąż płonącego głęboko w dole. Przykro mi to mówić, ale jeśli nie znasz sposobu na przetrwanie palącego żaru niszczącego wszystko niebiańskiego ognia, prawdopodobnie spłonie żywcem w ciągu kilku tygodni. Niewolnik cienia. Rozdział 437 Nic, nic, nic. Rozdział 437 Nic, nic, nic. Sunny siedziała w milczeniu przez kilka chwil, myśląc. Bóg słońca, a więc władczyni tej krainy rozgniewała bogów i jeden z nich obalił jej królestwo. Mógł to sobie wyobrazić: ogromny słup żarzącego się białego płomienia spadający z nieba, przebijający ziemię i powodujący pękanie całego regionu, a jego fragmenty wpadały jeden po drugim w palące piekło boskiego płomienia. Cóż nie wszystkie upadły. Spojrzał w górę, zastanawiając się, czy spętane wyspy zostały stworzone, by ocalić mieszkańców zniszczonego królestwa przed zagładą. Jeśli tak, ta dumna władczyni sama musiała nie być taka prosta, kto byłby na tyle potężny, by odważyć się oprzeć gniewowi bogów? I co zostało zrobione, by go sprowokować? Ale co ważniejsze, skąd? Do cholery, głos pustki wiedział o tym tak dużo. Subtelnie podejrzliwy wyraz pojawił się na jego twarzy. Twarz. Naprawdę? To jest bardzo ciekawe. A skąd dokładnie to wszystko wiesz? Sunny zawahała się, po czym ostrożnie dodała, czy może miałeś coś wspólnego z tym dumnym władcą? Głos ucichł na chwilę, po czym nagle wybuchnął szczerym śmiechem. O rany. Chciałbym. Czy to nie byłoby wspaniałe, ale nie? Jestem tylko przebudzonym, który studiował skuteczne wyspy, prawdopodobnie w ten sam sposób, w jaki ty studiowałeś je podczas swoich podróży. Tutajże ruiny są prawie zniszczone przez niekończący się cykl mierzdżenia, ale jeśli ktoś wie, gdzie szukać, wciąż pozostaje kilka odpowiedzi do znalezienia. Słoneczka się uśmiechnęła. Prawda! Ale tak naprawdę jestem asystentem naukowym na wydziale przetrwania Wdziczyn w Dziczym Akademii, a mimo to nigdy nie widziałem żadnych informacji, które posiadasz w bazie danych. Z poziomem dostępu, który mam, to bardzo dziwne, prawda? Głos zachichotał. Jak mam zgłosić swoje odkrycia Akademii. Nie mogę nawet opuścić krainy snów. Słoneczka zamrugała, to właściwie miało sens. Raczej, zagubieni czy nie, przebudzeni wciąż musieli jakoś przetrwać w królestwie snów, więc musieli zamieszkać w jednej z cytadeli. Prawdopodobnie nie było więc tak, że w ogóle nie mieli kontaktu z prawdziwym światem, choćby tylko przez innych mieszkańców cytadeli. Chyba że właściciel głosu nie był zwykłym zagubionym. Albo okłamywał sąny, albo był tylko wytworem jego wyobraźni. Zmarszczył brwi. Swoją drogą, gdzie dokładnie jesteś? Nigdzie w sanktuarium nie słyszałem takiego głosu jak twój. I przynajmniej raz rozmawiałem z większością przebudzonych. Głos utrzymywał się przez chwilę, po czym odpowiedział: Nie jestem w sanktuarium. Co to miało znaczyć? Na spętanych wyspach znajdowała się kolejna cykadela, nocna świątynia. Ale tylko ci, którzy służyli waleczności, mogli tam zakotwiczyć. Cóż z wyłączeniem Casie i jej kohorty? Ty właściciel głosu miał coś wspólnego z wielkim klanem Walor. Sunny uniósł brew. Więc jesteś z świątyni noce? Ale nie było odpowiedzi. Wyglądało na to, że tajemniczy młodzieniec, z którym rozmawiała Sunny, jeśli w ogóle był prawdziwy, po raz kolejny osiągnął swój limit, kończąc w ten sposób ich rozmowę. Sunny westchnął. Przysięgam na bogów, to jest jeszcze bardziej irytujące niż kiedy Efien zostawia mnie na czytaniu. Kto wiedział, że głos pustki może być bardziej irytujący niż ktoś, kogo niemal dosłownie wychowały dzikie wilki? Wkrótce Sunny pożałowała, że nie zadała głosu niezbędnych pytań. W przyszłości będzie musiał bardziej strategicznie dobierać słowa. Przetrwaj niebiański ogień. przetrwaj niebiański ogień sunny spojrzał na gwiazdy i poczuł, że zbliżył się jeszcze bardziej. Jak miał wytrzymać palące żarboskiego płomienia? Czy ten płomień mógł spalić cienie? Tak naprawdę nie miał odpowiedzi, ale czuł, że byłoby to dla niego co najmniej szkodliwe, nawet w jego cienistej formie. A potem pojawił się bardziej palący problem. Głos powiedział, że dotarcie do warstwy otchłani zawierającej fałszywe gwiazdy zajmie Sunnemu kilka tygodni, co oznaczało, że do tego czasu będzie bardzo, bardzo głodny. Ludzie mogliby przetrwać zaskakująco dużo czasu bez jedzenia, ale jego organizm miałby duże straty. Sunny nie miał pojęcia, co znajdzie na drugim końcu złotej i sznura przeznaczenia, ale wątpił, czy będzie to ciepłe powitanie. Musiał być gotowy na stawienie czoła niebezpieczeństwu, a głód i osłabienie nie wchodziły w grę. Sunny zatrzymała się na chwilę, po czym spojrzała w dół na wieko skrzyni skarbami. Czy naprawdę będzie musiał zjeść to? Nawet jego cienie wydawały się zdegustowane tym pomysłem. Ale hej, jedzenie to jedzenie, prawda? Z westchnieniem sunny przywołał skrzynię chciwych, wyjął swój ostatni posiłek i spojrzał na niego z żalem. Dziś wieczorem ucztujemy. Jutro opłakujemy i barw, prawdopodobnie. Kilka dni później gwiazdy były wyraźnie jaśniejsze niż wcześniej. Widok czarnej pustki zaśmieconej migoczącymi światłami byłby piękny, gdyby nie straszliwe niebezpieczeństwo, jakie stanowiło, Sunny siedział po środku spadającej skrzyni ze skarbami z wyjątkowo nieszczęśliwym wyrazem twarzy. Był śmiertelnie blady, a podbródek miał zaschniętą czarną krwią. Podnosząc do ust kawałek surowego diabelskiego mięsa, rozdawał go zębami i zmusił się do przerzucia. Obrzydliwe to jest takie obrzydliwe, kto by pomyślał, że któregoś dnia będę tęsknić za smakiem pasty syntetycznej, może mimo wszystko powinienem po prostu umrzeć z głodu. Gdy tylko o tym pomyślał, pustka nagle przemówiła, o bogowie Naprawdę to jesz Sunny z nienawiścią wpatrywał się w ciemność, połknął kawałek mimiki mięsa I powiedział równo, jasne, chcesz coś przekąsić? Głos wahał się przez kilka sekund, po czym zapytał, jesz to na surowo? Sunny zacisnął zęby, oczywiście, że jem to na surowo, głupta się. Jak inaczej mam to jeść? Nie do końca mam tu kuchnię Potem z wściekłą determinacją oderwał kolejny kawałek mięsa i przeżył go Jak się okazało, jego twarz nie osiągnęła wcześniej maksymalnej bladości Teraz wydawało się nie tylko białe, ale także trochę zielone. Pustka westchnęła. Następnie zapytał z zaciekawieniem: Nie boisz się otruć. Warknęła sunny. Mam mocny żołądek. Rzeczywiście rozważał możliwość złapania ciężkiego przypadku zatrucia pokarmowego przez zjedzenie zepsutego mięsa nikczemnego diabła. Jednak jako przebudzony, jego układ trawienny był znacznie silniejszy niż u zwykłych ludzi. A na dodatek był blał Ocenił więc, że jego szanse na śmierć z powodu zjedzenia mimika są raczej niskie. Nieważne, jak poetyckie by to było. Zadławienie się na śmierć ciałem diabła, którego zabiłeś, też by było. Jakie śmieszne. Sunen przełknęła obrzydliwe mięso i wypiła łyk nieskończonej wiosny. Kilka chwil później głos zapytał, czy myślałaś o sposobie przetrwania boskich płomieni. Spojrzał na swoje złamane ramię, po czym wzruszył ramionami. Rozważałem kilka. Głos wydawał się być zadowolony, słysząc to. Dobry. też o tym myślałem. Niewolnik cienia. Rozdział 438 Książę niczego. Rozdział 438 Książę niczego. słoneczko wpatrywało się podejrzliwie w pustkę. Tak? I dlaczego tak bardzo martwisz się o moje samopoczucie? Głos milczał przez chwilę, po czym odpowiedział tęsknie, tak naprawdę nie rozmawiałem z nikim od bardzo, bardzo dawna. Szkoda byłoby w końcu znaleźć kogoś, z kim można porozmawiać, tylko po to, by wkrótce umarł. Nie sądzisz? Ten facet zdecydowanie nie jest zwykłym zagubionym o co mu tak naprawdę chodzi. Czy on naprawdę jest człowiekiem, czy tylko udaje? Sunny zastanowiła się przez chwilę, po czym powiedziała. A skoro już jesteśmy przy temacie jak właściwie możemy rozmawiać? Spodziewał się, że głos zmieni temat lub ignoruje pytanie, ale ku jego zaskoczeniu rzeczywiście odpowiedział, nie jestem do końca pewien. To też nigdy wcześniej mi się nie przydarzyło. Po chwili dodał z wahaniem, czy może znalazłaś gdzieś kawałek rozbitego lustra, coś kliknęło w umyśle sunny. Rozbite lustro, lustrzana bestia bestia w niebo wstąpione odbicie. Odłamek lustra, który pozostawiła po sobie dziwna istota, nadal znajdował się w skrzyni porządliwej, umazanej jego krwią cholera. A więc właścicielem głosu był twórca morderczego odbicia, z którym sunny spotkała się podczas rozliczenia. To to dało mu tyle samo pytań, ile odpowiedzi. Nie mógł jednak teraz o tym myśleć, ponieważ presja Wady już narastała w jego umyśle zmuszając go do mówienia. Teraz, kiedy o tym wspomniałeś, rzeczywiście znalazłem niedawno kawałek rozbitego lustra, ze słowem bestia napisanym pismem dziecka. Głos milczał przez chwilę, po czym zapytał cicho, och, jak dokładnie go znalazłeś. Sunny nie odpowiadał tak długo, jak mógł, po czym niechętnie powiedział. Ten odłamek lustra został pozostawiony przez potężną istotę, którą zabiłem. Zabrałem go ze za sobą, myśląc, że może się okazać ważny. Tym razem głos był cichy przez wyjątkowo długi czas. Kiedy w końcu się odezwał, było w nim coś z udręki. Właściciel głosu bardzo się starał go stłumić, ale jego ból wydawał się być zbyt głęboki, by nie przeniknął nawet odrobiny do jego słów. Więc nie żyje. Widzę. Wtedy znów zapadła cisza. Sunny napięty. Po chwili zapytał ostrożnie: Ty. E, chyba nie będziesz na mnie zły za zabicie twojego zwierzaka, prawda? Głębokim westchnieniem wydobyło się z pustki. Zły na ciebie? Dlaczego miałbym być na ciebie zły? Nie jesteś winny temu, co się nam przydarzyło? Sunny zadrużała, podejrzewając, że ktokolwiek lub cokolwiek było odpowiedzialny za oddzielanie lustrzanej bestii od jej twórcy, i ostatecznie śmierć z jego ręki, miało ogromne szczęście, że właściciel głosu stał się jednym z zagubionych. Następnie zapytał ostrożnie, co ale co to właściwie było? Nigdy nie widziałem takiego stworzenia. Głos wydawał się bardziej panować nad sobą, kiedy odpowiedział po kilku długich chwilach, manifestacja mojej zdolności i aspektu. Coś w rodzaju echa, można powiedzieć. Ja go stworzyłem, kiedy byłem samotnym dzieckiem. Byliśmy razem przez długi czas, zanim zanim już nie byliśmy. Sunny przechylił głowę, po czym lekko zmarszczył brwi. Co masz na myśli, dzieciak? Dzieciak ze zdolnością aspektu? Głos roześmiał się gorzko. Ach, to miałem swój pierwszy koszmar, kiedy miałem 12 lat. Jest to rzadkie, ale czasami się zdarza. Jednak niewiele dzieci przeżywa proces. Słoneczka zamrugała. Zostanie wysłany do koszmaru w wieku 12 lat oczywiście bardzo niewielu przeżywa. Wiedział, że w niezwykle w rzadkich przypadkach ludzie zarażeni zaklęciem byli poza zwykłym przedziałem wiekowym. Na przykład całe pierwsze pokolenie przebudzonych. I zdarzały się przypadki tej anomalii do dziś, chociaż zwykle zdarzało się to komuś starszemu niż Norma, a nie młodszemu. A ja myślałem, że mam pecha, od odchrząknął, po czym powiedział niezręcznie: Cóż przykro mi z powodu twojej straty. Jeśli to sprawi, że poczujesz się lepiej, stworzenie próbowało coś powiedzieć, zanim umarło. Uch, nigdy nie przestaliśmy szukać. Coś w tym stylu. Głos jednak nie odpowiedział. Wyglądało na to, że jego właściciel ponownie wydał całą swoją esencję duszy czy cokolwiek, co pozwoliło mu komunikować się z Sunny i zniknął na kilka dni. Sunny westchnął. Cholera. Nie miałem nawet czasu zapytać go, jak przetrwać te cholerne gwiazdy. Bardziej strategicznie dobierał słowa, do cholery. Sunny spędził jeszcze kilka dni spadając w pustkę. Do tej pory miał problem z przypomnieniem sobie, jak to jest nie spadać. Ciemność wydawała się wieczna i wszechobecna, jakby zawsze tu był, w jej pustych objęciach, a całe jego rzeczywiste życie było tylko dziwnym snem. Może tak było? Nie. Nie, nie było. Był prawie pewien. Zanim głos powrócił, pustka nieco się zmieniła. Nie tylko odległe, migoczące światła były teraz bliżej i jaśniej, ale wydawało się, że powietrze robi się coraz cieplejsze. Sunenny siedział na swoim zwykłym miejscu, ze skrzyżowanymi nogami na środku skrzyni ze skarbami i tenował, by lepiej kontrolować przepływ esencji cienia. Obok niego na powierzchni wieka leżał ciemny długi łki kołczan z czarnymi strzałami. Uprawiasz strzelanie z łuku? Sunenny otworzył oczy i spojrzał w ciemność, po czym wzruszył ramionami. Nie bardzo. Ale mam nadzieję, że wkrótce się czegoś nauczę. Skrzywił się i skinął głową w kierunku swojej złamanej ręki. Potrzebuje jednak dwóch sprawnych rąk, zanim będę mógł. Łuki kołczan ze strzałami były tym samym, które wcześniej powierzył Saintowi. Oba wspomnienia zostały wzniesione, ale tylko z pierwszego poziomu. Zaklęcia łuku uczyniły go niewiarygodnie mocnym i wytrzymałym, podczas gdy jedynym zaklęciem, jakie posiadały strzałę, było to, że nadlatywały jako cały kołczan zamiast pojedynczego. Tymczasem jego złamana ręka goiła się. Mógł już poruszać palcami, ale proces był daleki od zakończenia. Był jednak w połowie drogi. Sunner leczyła znacznie szybciej niż przyziemni ludzie, a nawet inni przebudzeni. Był pewien, że za mniej więcej tydzień będzie mógł zdjąć szynę i naciągnąć czarną kokardkę. Głos ociągał się, po czym powiedział, ostatnim razem nie mieliśmy czasu na dyskusję o boskich płomieniach. Słoneczny skinął głową. Rzeczywiście. Wtedy przypomniał sobie coś i zapytał, a tak przy okazji jak cię nazywam? Czy masz imię? To trochę niezręczne myśleć o tobie po prostu jako o głosie. Głos się zaśmiał. Imię? Kiedyś chyba miałem imię. Słoneczny westchnął. Tak? Cóż, co to jest? Pustka utrzymywała się przez chwilę, po czym odpowiedziała z rozbawieniem. Mordred. Albo raczej. Chyba książę Mordred. Sunne kilka razy otwierał i zamykał usta, po czym zapytał z podejrzliwością w głosie. Książę? Czego jesteś księciem? Mordred się roześmiał. Nic. Jestem księciem niczego. Zupełnie nic. Niewolnik cienia. Rozdział 439 zrób albo zgiń. Rozdział 439 do Ordje Sunny wpatrywała się w ciemność z niedowierzaniem, po czym wzruszyła ramionami. Jasne. Cokolwiek. Miło mi was poznać wasza wysokość. Nawiasem mówiąc, nazywam się bez słońca. Niestety bez tytułu. Jednak po cichu pomyślał, młody książę, którego zebrał Dreham Sparn. Nieświadomy swoich podejrzeń, Mordred zawahał się, po czym zapytał uprzejmie, bezsłoneczne? Co za niezwykłe nie. Słoneczny skrzywił się. Tak. Moja matka miała po namyśle, zapomnij o tym. Opowiesz mi o boskim płomieniu czy nie? Książę niczego milczał przez chwilę, po czym powiedział, nie ma wiele do opowiedzenia. Ciepło tych płomieni jest absolutnie zabójcze. Jeśli nie masz sposobu na latanie, jesteś w poważnych tarapatach. Zakładam, że ty tego nie robisz inaczej i nie znalazłbyś się w tej trudnej sytuacji Prawda? Cóż chyba nie można spierać się z rozsądną logiką Sunny westchnęła Mogę kontrolować kierunek upadku, ale tak, nie ma prawdziwego lotu Zawahał się, po czym dodał niechętnie Jeśli to coś warte, moja zdolność aspektu pozwala mi stać się bezcielesnym, a także teleportować się na krótkie odległości Tak naprawdę nie chciał dzielić się szczegółami swoich mocy z tajemniczym księciem, ale obecnie nie miał innego wyjścia Mordred najwyraźniej wiedział więcej o niebie poniżej niż Sunny, więc jego rady były bardzo ważne Zagubiony książę zastanowił się przez chwilę, po czym powiedział, przemiana w bezcielesność pomoże uniknąć upału, ale nie uratuje cię przed samym boskim płomieniem. Jednak nie wszystko stracone. Nawet jeśli nie możesz latać, masz pewną mobilność. Przy odrobinie szczęścia możesz uniknąć pożarów. Sunny spojrzał w ciemność z urażonym wyrazem twarzy. To, że sam się już domyśliłem. Powiedz mi coś, czego nie wiem, geniuszu. Pustka zachichotała. Cienki. Ale tylko dlatego, że ładnie poprosiłeś potem zniknął. Twarz Sunny stężała. Cholera. Znowu go nie ma. Ale sekundę później głos Mordreda nagle zabrzmiał z ciemności. Nie, nie. Nadal jest czas. Właśnie myślałem był cicho przez kilka chwil, po czym powiedział z wahaniem: w rzeczywistości istnieje ścieżka przez boski płomień. Pusta szczelina w gobelinie gwiazd, w której nic nie pozostaje. Jeśli go znajdziesz, możesz przeżyć. Chociaż ostatnio trudno było kontrolować jego emocje, sunny ze wszystkich sił starał się stłumić niewłaściwą złość i uspokoić się. Kiedy przemówił, jego głos brzmiał prawie spokojnie. dlaczego nie powiedziałaś mi wcześniej? Jak daleko jestem więc od tej szczeliny? Mordred westchnął. Skąd miałbym wiedzieć? To nie tak, że dokładnie wiem, gdzie jesteś. Co więcej, nigdy nie udało mi się samemu znaleźć szczeliny. W końcu niebo poniżej jest rozległe i zabójcze. Więc on też badał tę te otchłań. Dlaczego? Co tam jest poza fałszywymi gwiazdami? Sunny przechylił głowę i ostrożnie, zapytał. Skoro tego nie znalazłeś, to skąd wiesz, że tam jest? Pustka milczała przez jakiś czas. Po chwili, gdy Mordret odezwał się ponownie, jego głos brzmiał odlegle i słabo, zapowinna być gdzieś w pobliżu łzy. Myślę, po tych słowach, sunny poczuł, że znów jest sam w ciemności. Tym razem tajemniczy książę naprawdę zniknął. Przez chwilę siedział nieruchomo, wpatrując się w nieskończoną nicość nieba poniżej. W pobliżu za nic przeznaczenia również wskazywała na łzy. Gdzieś bardzo blisko jego centrum. Jeśli wyrwa w niszczycielskim polu boskich płomieni miała coś wspólnego ze złotą nicią, Sunny miał o wiele większe szanse na znalezienie ścieżki przez bezlitosne gwiazdy niż Mordred kiedykolwiek. Już w połowie go znalazł, naprawdę. Spuszczając wzrok, Sunny westchnął i ponownie zamknął oczy, powracając do niekończącej się rutyny rozprowadzania esencji cienia po jego ciele. Dzień miał za dniem. Im bardziej sunny zbliżał się do gasnących gwiazd, tym bardziej się uspokajał. Teraz, gdy zbliżało się śmiertelne niebezpieczeństwo, jego umysł nie miał czasu ani powodu, by powoli się niszczyć. Absolutna nicość pustki, która również ją zaatakowała, była teraz znacznie mniej pusta. Było nie tylko pełne grozy, ale także ciepła i światła. I cienie sunny odrzuciła skórzane elementy całunu lalkarza i rozwiązała paski górnej części szaty. Rozebrany do pasa, medytował w ciemności, a wąż duszy owijał się wokół jego bledego i egipskiego ciała. Z powodu surowej diety polegającej na jedzeniu wyłącznie trującego mięsa martwego diabła, praktycznie nie miał już tłuszczu. Jego skóra wyglądała na nieco rozpaloną i napiętą na szczupłych mięśniach, tworząc widok zarówno wspaniały, jak i trochę niepokojący. Jego złamana ręka prawie się zagoiła, więc zdjął szynę każdego dnia spędzał trochę czasu na wykonywaniu prostych ćwiczeń, aby przywrócić jej dawną siłę. Musiał jednak uważać, by nie przeciążyć go zbyt szybko. W jego umyśle powoli formował się plan, jak przetrwać w polu gwiazd. To musiało być ryzykowne w taki czy inny sposób, ale sunny nie zamierzał się poddać, nie robiąc wszystkiego, co w jego mocy, by przeżyć. Jego pewność siebie została nieco wzmocniona przez fakt, że najprawdopodobniej odkrył szczelinę, o której powiedział mu Mordred. Idąc zgodnie z wskazówkami złotej nitki przeznaczenia, która praktycznie wypaliła się w jego umyśle, sunny przez cały tydzień studiował określoną gromadę gwiazd, zanim w końcu zauważył coś, co wyglądało jak maleńka, prawie niedostrzegalna szczelina w ogromnym gobelinie niezliczonych mijających się światła. Ufając swojemu osądowi, przywołał mroczne skrzydło i użył go do popchnięcia skrzyni skarbu w kierunku tej konkretnej gromady. Na szczęście nie był już zbyt daleko od niego najprawdopodobniej dlatego, że od samego początku upadku dążył do podążania za złotym sznurkiem. Gdy minęło kilka dni, a gwiazdy stały się jeszcze większe, Sunn nabrała mniej więcej pewności, że maleńka szczelina rzeczywiście tam jest. Urósł też nieco większe. Nie był jednak pewien, czy uda mu się dotrzeć do szczeliny bez spalenia przez niszczycielski żarboskiego płomienia. Poleń fałszywych gwiazd było ogromne, a szczelina była w porównaniu z nimi niewielka. Przy prędkości, z jaką spadał, spudłowanie byłoby zbyt łatwe, ale jaki miała wybór? Zrób to albo zgin. Dobrze. Kiedy kiedykolwiek było inaczej? Niewolnik cienia. Rozdział 440 bezlitosne gwiazdy. Rozdział 440 bezlitosne gwiazdy po ponad trzech tygodniach spadania do nieba poniżej, przynajmniej sunny myślała, że tak długo, westchnął i wstał, balansując na niebezpiecznie kołyszącej się skrzyni ze skarbami. Jego włosy były mokre od potu, a skóra śniła w przenikliwym białym świetle zbliżających się gwiazd. Nie przypominały już białych kropek w bezkresnej ciemności otchłani. Zamiast tego każdy był wielkości pięści, otoczony wściekłą, oślepiającą aureolą. Ciepło przenikające pustkę było duszące. Sunny spojrzał w dół, na ocean białych płomieni pod nim. Jeśli to było to, co pozostało z piekła niebiańskiego ognia po tysiącach lat palenia się w pustej pustce wzdrygnął się na myśl o tym, jak musiało wyglądać zaraz po tym, jak młodboskiej kary spadł na starożytną krainę. Jego wzrok był utkwiony w małej pustej przestrzeni między kilkoma promienistymi gwiazdami. Przepaść, to był jego cel. Gdy Sunny wpatrywała się ponuro w maleńką plamę pustki pośród ogromnego pola płomieni, pustka nagle przemówiła, czy ty co? Czy to hajem, jaki masz duży tatuaż? Sunny zerknęła w ciemność, po czym wzruszyła ramionami. Co ty na to? Mordred zwlekał przez kilka chwil, jakby nie był pewien, co powiedzieć, po czym zapytał z rozbawieniem, bezsłoneczny jesteś pewien, że jesteś asystentem naukowym? Oczywiście, że tak. Czy wiesz, ile punktów wkładu dają mi co miesiąc? Na bezgrałem kilka słów o tym jowem, a to kupiło mi dom. Cały dom. Może bycie naukowcem nie jest tak wspaniałe jak bycie księciem, ale to wciąż słodka zabawa oczywiście z całym szacunkiem. Wasza wysokość. Próżnia się roześmiała. Jesteś bardzo interesującą osobą. Sunę wpatrywała się w pustkę z niedowierzającym wyrazem twarzy. Sam jesteś zagadką, prawda? Mordred milczał przez chwilę, po czym zapytał, czy jesteś gotowy na to, co ma nadejść. Zamiast odpowiedzieć, Sunne wskazała na ocean bezlitosnych gwiazd. Spójrz tam. Kiedy zagubiony książę przemówił, jego głos był dziwnie pełen żalu. Naprawdę nie widzę tego dobrze. Co to jest? Ochracja. Sunny wahała się przez kilka sekund, po czym powiedziała, myślę, że znalazłem szczelinę, o której mi mówiłeś? Zapytał Mordred ze zdziwieniem w głosie. Naprawdę? Znalazłeś? Sunny wzruszył ramionami. Zobaczymy. Mówiłeś, że powinno być gdzieś pod łzą, prawda? Skoro wpadłem prosto do łzy, jest szansa, że mam rację. Pustka pozostała, a potem powiedziała ponurym tonem, a co, jeśli nie jesteś? Sunna uśmiechnęła się. W takim razie miło było cię poznać. W każdym razie chcesz mi coś jeszcze powiedzieć przed wyjazdem. Wątpię, że będziemy mieli okazję ponownie porozmawiać, zanim dotrę do gwiazd Mordred zastanawiał się przez kilka sekund, po czym powiedział Po tym mogę w ogóle nie być w stanie się z tobą skontaktować Więc powodzenia? Sunne uniosła brew Naprawdę? Głos pustki odpowiedział po długiej przerwie Tak Dlaczego? Potrząsnął głową Nic takiego Po prostu pomyślałem, że utknąłeś gdzieś tam, poza gwiazdami Mordred zaśmiał się Nie Utknąłem gdzie indziej Jego głos stał się dziwnie odległy Potem prawie niesłyszalny szept dotarł do uszu sunny, mam nadzieję przeżyć bez słońca, potem zaginiony książę zniknął, pozostawiając sunny samego w ciemności. Westchnął. Ja też. Mam nadzieję, że ja też przeżyję. Po zniknięciu Mordreda sunny odczekał chwilę, a potem po raz drugi od rozpoczęcia tej ekspedycji złamał zasadę, którą sam sobie wyznaczył, przywołał kolejne wspomnienie, które powinno być powiązane tylko z kundlem. Płaszcz za światów. Skomplikowana onyksowa zbroja utkała się z iskier ciemności i okryła go od stóp do głów. Sunny nie był przyzwyczajony do noszenia zamkniętego hełmu, ponieważ zwykle zamiast tego używał maski tkacza, ale nie było to niewygodne. Jego polem widzenia zostało jednak nieco zawężone. Mam nadzieję, że nikt nie będzie w stanie zobaczyć mnie tak daleko w otchłani. Tutaj, na podniebnym niebie, miał wrażenie, że nikt, nawet ci, którzy są wyczuleni na objawienia, nie może zajrzeć do jego sekretów i dowiedzieć się o nich czegokolwiek. Jedynym wyjątkiem od reguły był sam książę niczego. Ale teraz go nie było. Płaszcz posiadał dwa zaklęcia, które najprawdopodobniej wkrótce okażą się niezwykle pomocne. Cecha stalwart pancerza nadawała mu wysoką odporność na różne rodzaje obrażeń od żywiołów, w tym ogień. Zaledwie kilka sekund po jej założeniu, Sunny poczuła, jak duszący upał ustępuje, zastąpiony przyjemnym chłodem. Nie wiedział, jak długo potrwa ten chłód. Z drugiej strony, zaklęcie żywy kamień pozwoliło płaszczowi zaświatów na samonaprawę podczas noszenia. Ta cecha pojawiła się później, pomagając Sunny chronić się nawet po tym, jak boski płomień stał się wystarczająco intensywny, by uszkodzić onyksową zbroję. Następnie Sunny przywołała ciemne długi łuki kołczan z czarnymi strzałami. Do tej pory jego ręka wyzdrowiała na tyle, że mógł naciągnąć potężny łuk Miał tylko nadzieję, że nie będzie musiał tego robić W końcu przywołał okrutny wzroki, przyczepił go do swojego pasa Wszystkie przygotowania zostały zakończone Spoglądając w dół przez wąską szczelinę wizjera, Sunne wystchnęła Teraz wszystko zależało od jego odporności, szczęścia i tego, jak głębokie były jego rezerwy esencji cienia W całkowitej ciemności pustej pustki, głębszej niż sięgały nawet wspomnienia błękitnego nieba Pęknięte skrzynia ze skarbami spadała w kierunku oceanu palących białych płomieni jego spód był skąpany we wściekłym świetle, podczas gdy wie tonęło w najgłębszym cieniu. Smugi dymu powoli unosiły się z tlącego się drewna, a wzmacniające je żelazne paski powoli zaczynały świecić, zmieniając kolor na pomarańczowy. Sunny, która stała się cieniem i znów chowała się na pokrywie martwego diabła, czuła się dobrze na razie. Dopóki skrzynia skarbów nie została zniszczona, był chroniony przed bezpośrednim dotknięciem światła boskiego płomienia, ale jak długo wytrzymają zwłoki mimika. Myślał jednak o czymś innym, czymś o wiele straszniejszym. Rozpadlina przeklęta szczelina. Będzie mi tego brakować. Niewolnik cienia. Rozdział 441 Ocean Ognia. Rozdział 441 Ocean Płomieni Sunyny prawie zdołał skierować swój niekończący się upadek w stronę maleńkiej szczeliny między pozostałościami pożogiem boskiego płomienia, ale w tak niewiarygodnej skali nawet najmniejszy błąd musiał oddalić go o wiele kilometrów od celu. Błąd, który nieuchronnie popełnił, ponieważ nie było żadnych lekcji i poruszania się po wiecznych pustkach, zwłaszcza bez żadnych narzędzi poza jego własnymi oczami. Cholera. Tuż pod nim, szybko się zbliżając, znajdował się ocean niszczycielskiego światła, gorąca i ognia. Same pożary były raczej niewielkie, nie większe niż kilkanaście metrów średnicy i chaotycznie rozrzuconym w pustce w znacznej odległości od siebie. Każdy wyglądał jak wściekła, falująca kula tańczących białych płomieni. Przestrzeń między nimi nie była jednak bezpieczna. Był przesiąknięty palącym żarem, którego nic nie mogło wytrzymać przynajmniej nic, co sunny miał do dyspozycji. Kiedy adamantytowe drewno skrzyni za skarbami zaczęło się powoli zapalać, zawahał się, po czym spojrzał na pustą ciemność odległej szczeliny w oceanie światła. Czy to przez przypadek, czy celowo, w polu fałszywych gwiazd był punkt, w którym nie pozostały żadne pożogi. Wyrwano w nich z grubsza okrągłej wyłomy, obiecujące mu bezpieczne przejście Ale jak miał do niej dotrzeć? Gdyby sunny zeskoczył teraz z spadającej skrzyni, prawdopodobnie byłby w stanie poszybować aż do szczeliny odległość była odpowiednia Był jednak pewien, że mroczne skrzydło natychmiast zamieni się w popiół przez straszliwe ciepło pozostałości boskiego płomienia Nie wspominając już o tym, że on sam prawdopodobnie zostałby dokładnie ugotowany w płaszczu ze światów, gdyby pozostał cielesny przez tak długi czas Z westchnieniem w duchu sunny opuściła pocieszające objęcia cieni na wieku tlącej się skrzyni ze skarbami pojawiła się klęcząca postać w misternej zbroi z Onyksu. Ark pomimo ochrony zaklęcia stalwart w powietrza, którym oddychał, było rozrzedzone i piekielnie gorące. Czuł się prawie tak, jakby wdychał ogień. Poza tym jednak płaszcz podziemi wykonał dobrą robotę, powstrzymując upał, a jednak sunny czuła, że zaczyna się powoli robić cieplej. Nie miał dużo czasu. Wstał, uniósł ciemny długi łuk, założył strzałę nacięciwe i zacisnął zęby. Następnie, wysyłając cienką stróżkę esencji do mięśni ramion i pleców, naprężył swoje ciało i naciągnął potężny łuk. Czułem się, jakby podnosił górę. Jak, u diabła, sein sprawia, że to wygląda na łatwe. Czując, jak drżą mu mięśnie, Sunny wycelował w szczelinę i zawahał się przez chwilę. Po tym, jak to zrobi, nie będzie odwrotu. Do czego tu wracać, głupcze? Nie masz dość tej cholernej klatki piersiowej. Rozluźniając rękę, puścił sznurek. Czarna strzała wystrzeliła w ciemność z niewiarygodną szybkością, natychmiast zostając oświetlona oślepiającym blaskiem. To było dziwne, pustka była teraz pełna światła, ale bez niczego, co mogłoby je odbijać, niebo poniżej nadal wydawało się czarne i puste. Dopiero gdy coś wkroczyło w pustkę, światło stało się widoczne. Sunny poczuł, jak klatka piersiowa się kołysze, i z trudem utrzymywał równowagę. Kilka chwil później lotka strzał nagle zapaliła się i spłonęła. Nie wpłynęło to jednak zbytnio na jego lot. Strzała przebiła ciemność i zamieniła się w odległą iskrę, pokonując prawie cały kilometr w zaledwie kilka sekund. Potem jednak znacznie zwolnił, a jego drewniany trzon zaczął się tlić. Czas się ruszać. Gdy Sunny poczuł, jak płomień liże jego nagolenniki, wstrzymał oddech i użył kroku w cieniu. Strzała, którą wysłał w kierunku szczeliny, owinęła się w jeden z jego cieni. Kiedy cień rozwinął się z zapalającego drążka, Sunny wystrzelił z niego, jakby został wystrzelony z gigantycznej procy. Gdy tylko wyszedł z cienia, natychmiast owinął się on wokół jego ciała, a następnie przesunął w kierunku kołczanu. Cholera. Sunny leciał przez ciemność, nie mając nic, co by go podtrzymywało lub chroniło przed bezpośrednim wystawieniem na palący blask. Płaszcz za zaświatów nagle rozbłysnął w potoku światła, natychmiast znacznie się ocieplając. Nie parzyło to jeszcze jego skóry, ale podejrzewał, że nie zostało wiele czasu, zanim to się stanie. Szczególnie, że jego pęd był nie tylko poziomy, ale i pionowy, i z każdą chwilą stawał się coraz większy. Wciąż spadał w kierunku oceanu płomieni, zbliżając się do niego z przerażającą prędkością. Im bliżej był, tym bardziej dokoczliwy stał się upał. Skręcając się, gdy spadał, by zorientować się w pustce, Sunny nałożył kolejną strzałę i ponownie naciągnął łuk. Tym razem było to znacznie trudniejsze, ponieważ nie miał na czym stanąć i musiał polegać wyłącznie na sile swoich ramion i barków. W ciągu kilku sekund, które zajęło mu naciągnięcie łuku, żar stał się znacznie bardziej niszczycielski. Kolejna strzała poleciała w ciemność, a kilka sekund później ponownie użył kroku w cieniu, pojawiając się prawie dwa kilometry bliżej szczeliny, ale wciąż było dość daleko. Przekleństwa. Sunny przeleciał przez bezwłębniającą ciemność i z trudem nałożył kolejną strzałę. Leśniąca, czarna powierzchnia płaszcza za światów zaczynała świecić, powoli zamieniając się w żar. Jednak w środku nadal czuł się dobrze. Na razie, jeśli trochę gorąco, kolejna strzała zniknęła w ciemności i słoneczko znów przeskoczyło przez cienie. Tym razem skok pochłonął prawie całą pozostałą esencję cienia. Cokolwiek zostało, nie wystarczyłoby na powtórzenie procesu po raz czwarty. Jednak może tylko może nie będzie musiał. Po użyciu kroku cienia trzy razy z rzędu i zamianie części swojego pionowego pędu na poziomy przy każdym skoku, sunny spadał teraz po przekątnej przez pustkę, pozornie w kierunku samej krawędzi rozpadliny. Uda mi się czy mi się uda? Nawet gdyby mu się udał, byłoby bardzo, bardzo blisko. Cięć wałku nagle zapaliła się i pękła z głośnym brzękiem. Odrzuciwszy łuki kołczan, Sunny wysłał oba swoje cienie, by wzmocnił płaszcz za światów i rozrzucił ręce i nogi na boki. Starał się stworzyć jak największą powierzchnię, aby wykorzystać opór powietrza na swoją korzyść. Był dobrze zorientowany we wszystkich rodzajach spadania i szybowania dzięki tak częstemu używaniu mrocznego skrzydła, więc nie było to dla niego nowością. To prawda, nigdy nie robił tego w ciężkiej zbroi. Skoro już o tym mowa Sunny zawahał się, po czym skierował część swojej pozostałej esencji do opończy światów, aby aktywować zaklęcie pióroprawdy i uczynić zbroję tak lekką, jak to tylko możliwe. Potem wszystko, co mógł zrobić, to znosić rosnący upał i czekać i patrzeć, jak zarówno niszczycielski ocean płomieni, jak i krąg zbawiennej ciemności zbliżają się do niego z ogromną prędkością. Jego życie zależało teraz wyłącznie od tego, który z nich połknie go pierwszy. Niewolnik cienia. Rozdział 442. Płonące niebo. Rozdział 442. Płonące niebo otoczone promienną aureolą sunny runęła w ciemność. Jego oddech był nierówny i chrapliwy, a oczy oślepiał przenikliwy blask płonącego oceanu białych płomieni pod nim. Obawiając się, że jego oczy zostaną trwale oślepione, zamknął je, co trochę pomogło. Gorąco tak gorąco, zbliżał się coraz bardziej do pozostałości boskiego piekła. A gdy to robił, kamienny metal płaszcza za światów stawał się coraz gorętszy. Wkrótce jego zewnętrzna warstwa stała się jaskrawo czerwona. Potem zaczął się topić. Cholera. Sunny skierował więcej swojej pozostałej esencji przez zwoje węża duszy, aktywując zaklęcie żywego kamienia pancerza za światów. Gdy on topił się i pękał, powodując potworny ból, płaszcz zaczął się naprawiać. Zanim cokolwiek mogło w pełni przebić powierzchnię żarzącego się onyksu, uszkodzenie zostało cofnięte. Na razie zaczarowana zbroja mogła leczyć się szybciej, niż była niszczona. Być może w dużej mierze dzięki wzmocnieniu przez oba jego cienia. Sunny napotkała jednak inny problem. Coraz trudniej było mi oddychać, nawet nie dlatego, że powietrze było parzące i gorące, ale dlatego, że było go za mało. W końcu ogień karmi się tlenem. Na szczęście, sunn nie była obce zbawieniu go. Co więcej, dzięki splotowi krwi mogło obejść się bez oddychania znacznie dłużej niż większość przebudzonych i podejrzewał, że wkrótce będzie musiał to zrobić. Miejmy nadzieję, że niedługo potem będzie mógł dotrzeć do szczeliny. A mówiąc o wyrwie ostrożnie otworzył nieco oczy i spojrzał w oślepiające piekło poniżej, próbując ocenić, czy uda mu się to zrobić. Na razie wydawało się, że z otwością minie pole ognia i wejdzie w ciemną pustkę, ale to było tylko złudzenie. Sunny musiał wziąć pod uwagę, że jego pęd do przodu stale słabł, co oznaczało, że jego trajektoria stawała się coraz bardziej pionowa, im dłużej spadał w palącą otchłań. Trudno było stwierdzić, czy mu się to uda. Zaciskając zęby, przeniósł ciężar ciała i opuścił jedną rękę, chwytając rękojeść okrutnego wzroku. Następnie podniósł srebrne ostrze do piersi, rzucił pobieżne spojrzenie na swoje wypaczone odbicie i aktywował zaklęcie light i ponurego miecza. Błyskawicznie ostrze lustra zaczęło pochłaniać bezlitosne światło fałszywych gwiazd, rozgrzewając się do białości i żarząc. Sunny jednak odzyskał zdolność widzenia. Nawet poczuł się trochę chłodniej, chociaż mogło to być tylko pobożnym życzeniem. Otoczona dziwną bańką ciemności pozostawioną przez pochłonięte światło, Sunny runęła w stronę gasnących gwiazd. Prawie. Jestem już prawie na miejscu. Do tego czasu płomienie boskiego płomienia było już tak blisko, że wydawało się, że mógłby ich dotknąć. Bez względu na to, jak bardzo Sunny się starał, nie mógł wciągnąć do płuc nawet odrobiny powietrza. Szczelina była tak blisko, ale w końcu okazało się, że jest trochę za daleko. Sunny dotarła na sam skraj pola płomieni. Musiał tylko przelecieć obok ostatniego skupiska pożarów. Jednak jego upadek zaprowadził go prosto w objęcia ognia. Sunny krzyknąłby, gdyby miał choć trochę powietrza w płucach. Poruszając się z przerażającą szybkością, przebił się przez jedną z kipiących, chty wyłonił się z drugiej strony, spowity białym płomieniem. Straszny pól ogarnął całą jego istotę, ale to nie był fizyczny ból, to był podobny rodzaj bólu, którego doświadczył podczas używania złamanej przysięgi, tylko powiększone stukrotnie. Cienie. moje cienie. Jego cienie winęły się wokół płaszcza zaświatów, więc zostały poważnie uszkodzone przez boski ogień. Sama zbroja stanęła w płomieniach i teraz szybko się rozpadała. Ogień również się rozprzestrzeniał, grożąc, że pochłonie go w całości. Na wpół ślepy z bólu sunny zrobił jedyną rzecz, która mogła go teraz uratować, odrzucił on eksową zbroję. Płaszcz zaświatów wpadł w niezliczone iskry ciemności, które następnie zniknęły, powodując ugaszenie ognia. Nagi i zraniony sunny wpadł w ciemności i zobaczył, jak okrutny wzrok pęka, a srebro jego ostrza staje się matowe i matowe. Kierując się instynktem, aktywował zaklęciem roczne lustro, a następnie odrzucił również to wspomnienie. W końcu owinął wokół siebie zranione cienie i rozprowadził tę niewielką esencję cienia, którą pozostawił, po całym ciele, zużywając wszystko, by stać się bardziej odpornym, a potem poczuł chłodny wiatr muskający jego pokrytą pęcherzami skórę. Sunny walczył z potwornym bólem i otworzył oczy. Za nim znajdowała się ściana bezwzględnego blasku, ale przed nim nie było nic oprócz ciemności. Dotarł do szczeliny. Boli wszystko, boli. Cholera to takie niesprawiedliwe. Sunny wleciał głębiej w szczelinę, zwiększając dystans między sobą a pożogą boskiego płomienia. Oczywiście byli zbyt blisko, by mógł czuć się komfortowo. Ale przynajmniej mógł znowu oddychać i nie był gotowany żywcem Cóż przynajmniej niezbyt szybko Zanim został poważnie zraniony przez boski płomień Sunny miał nadzieję, że w jakiś cudowny sposób okaże się na niego odporny W końcu był technicznie cieniem potomka Boga Słońca Dlaczego nie miałby być odporny na manifestację domeny swojego pana? Cóż dokładniej mówiąc, domeny pośredniego przodka jego pana Poza tym nie był byle jakim cieniem, ale boskim cieniem pozostawionym przez samego Boga cienia Światło i cienie to dwie strony tej samej monety, prawda? Jak się okazało, boski płomień nie dbało o to Arkh. W tej chwili Sunny spadała przez szczelinę. Dotarł do środka i zanurkował prosto w dół, mając nadzieję, że pozostanie jak najdalej od otaczających go gwiazd. Wyglądało to tak, jakby przez samo serce pola płomieni przedzierał się tunel pustej ciemności, a on podążał w dół. W dół, w dół, w dół trudno było nawet wyobrazić sobie świat, w którym nie spadałby nieustannie. Teraz, kiedy nie miał płaszcza za światów, który chroniłby go przed ogniem, Sunny bardzo cierpiał. Szczelina czy nie, powietrze wciąż było przesiąknięte nieznośnym upałem. Jego skóra była czerwona, a miejscami pokrywały ją pęcherze. Część z nich została poważnie spalona przez jego niefortunny starcie z boskim płomieniem, i dlatego, że nie odrzucił wystarczająco szybko płonącego płaszcza ze światów. Nie zagrażało to jednak życiu. Już, pospiesz się. Koniec, do cholery. Ale pole płomieni nie zapowiadało końca. Aż to się stało. Po chwili, gdy sunny był bliski utraty sumienia z powodu ciągłego upału, zauważył, że rozproszenie płonących gwiazd wokół niego stało się nieco cieńsze. A potem jeszcze bardziej. A potem, nagle i bez żadnego ostrzeżenia, wypadł z pola boskiego płomienia i ponownie został otoczony niczym innym, jak tylko pobłogosławił. Promienne piekło było teraz nad nim, oddalając się z każdą sekundą. Wyglądało to tak, jakby jakby niebo płonęło. A pod nim sunny spuściła wzrok i zadrżała. Co? Jak? Jego oczy rozszerzyły się w szoku. Niewolnik cienia. Rozdział 443 Sekrety Pustki. Rozdział 443 Sekrety Pustki. Tam, w pustej ciemności pustki coś jeszcze mroczniejszego majaczyło, ukryte przed promieniującym światłem oceanu płomieni powyżej. Sunny spojrzała na odległą czarną sylwetkę i zadrżała. Co do cholery? Co to tutaj robi? Daleko pod nim mała wyspa wycięta z ciemnego kamienia unosiła się w bezkresnej pustce, otoczona dryfującymi płytami roztrzaskanego obsydianu. Po środku stała wysoka i wspaniała pagoda, zbudowana z nieskazitelnie czarnego materiału, który nie był ani drewnem, ani kamieniem. Jej matowe ściany zdawały się pochłaniać każde światło, które ich dotknęło. Była to idealna replika wieży z kości słoniowej, ale jednocześnie jego przeciwieństwo. Obie pagody były do siebie tak podobne, że przez chwilę słoneczko pomyślało nawet, że w jakiś sposób znalazł się wysoko na niebie. Ale nie. Wyspa, na której stała obsydianowa wieża, była inna. Był większy niż ten, który każdy przebudzony na spętanych wyspach zwykł obserwować na niebie i nie miał zerwanych łańcuchów zwisających z jego kamiennych zboczy. Na jego opustoszałej powierzchni można było zobaczyć pozostałości tajemniczych budowli, które wraz z upływem czasu obróciły się w ruinę. Kilka obsydianowych filarów wystawało poziomo z jego krawędzi, rozciągając się w pustej pustce jak dziwne nabrzeża. Z wysokości Sunny nie mogła dokładnie zobaczyć dużej części wyspy. Ale zbliżał się szybko. Cholera. Za szybko. Sunny zawahała się przez chwilę, po czym stłumiła chęć natychmiastowego wezwania mrocznego skrzydła. Boskie płomienie wciąż był zbyt blisko, a ich ciepło mogło uszkodzić kruchą pamięć. Musiał trochę poczekać jeszcze był czas. Nawet jeśli miało się szybko skończyć. Sunny nadal spadała, czekając. Z każdą minutą ciepło płonących gwiazd nieco słabło. Z każdą minutą ciemna wyspa zbliżała się coraz bardziej. W końcu, wiedząc, że nie ma więcej czasu do stracenia, Sunny wezwał Mroczne Skrzydło i rozkazał mu zmienić jego upadek w szybowanie. Płaszcz ważki rozmazał się za jego plecami, ale zaczął też wytwarzać cienkie smużki dymu, grożąc, że w każdej chwili może się zapalić. Klątwy, wspierany przez zaklęcie Mrocznego Skrzydła, opadanie Sunny zaczęło stopniowo zwalniać. Jego prędkość była jednak zbyt duża, aby można było ją zniweczyć w jednej chwili. Opadał szybko, ale czy wystarczająco szybko? Był uniemożliwić mu rozpryskiwania się po powierzchni tajemniczej wyspy, i czy przezroczysty płaszcz wytrzyma wystarczająco długo? Sunny przeklinał i drżał, obserwując zbliżającą się obsydianową wieżę. Tu nic nie idzie. Cholera. W końcu i tak wylądował z wystarczającą prędkością, by roztrzaskać wszystkie kości w nogach od uderzenia o ziemię. Jednak w ostatniej chwili sunny zamieniła się w cień i zamiast tego zanurkowała w głęboką ciemność otaczającą wyspę. Bezpiecznie otoczony przez cienie, zanurzył się w nich i w końcu pozwolił umysłowi się zrelaksować. Bezpieczny jestem bezpieczny, w końcu był bezpieczny. Przynajmniej na kilka sekund. Sunny żyła w świecie bólu. Jego esencja cienia też się kończyła. Nie miał też pojęcia, jakie przerażające niebezpieczeństwa czyhają na niego na tajemniczej wyspie, która przez tysiące lat pozostawała ukryta w najgłębszych sekamarkach podniebnego nieba, ani jakie śmiertelne tajemnice czyhają na niego w obsydianowej wieży. Ale na razie go to nie obchodziło. Jedyne, na czym mu zależało, to to, żeby już nie spadał. Błogość to jest czysta błogość. Unosząc się w mrocznym uścisku cieni, sunny nie mógł się nacieszyć faktem, że po raz pierwszy od prawie miesiąca był nieruchomy. W końcu znów miał solidny grunt pod nogami. Mówiąc metaforycznie, oczywiście. W każdym razie było to takie piękne uczucie. Sunny pozwolił sobie na chwilę relaksu i odpoczynku, bezpiecznie ukryty w głębokim, ciemnym cieniu. Po chwili westchnął i zmusił się do zwrócenia uwagi na świat zewnętrzny. Zbliżając się do powierzchni otaczającej go głębokiej ciemności, sunny ostrożnie wyjrzał na zewnątrz. Co dziwne, spotkała go kompletna i zupełna cisza. Na wyspie nie było żadnych koszmarnych stworzeń, żadnych odchłaniowych horrorów, żadnych przerażających istot, które mogłyby go pożreć w całości. W pobliżu nie drżał nawet jeden przeklęty tytan, gotowy obudzić się przy najmniejszym zakłóceniu. Wyspa wydawała się pusta. Co było bardzo szczęśliwe, biorąc pod uwagę, że sunnemu kończyła się esencja cienia i wkrótce miał przybrać swoją fizyczną postać. Wahał się przez kilka chwil, po czym podsumował swoje wyposażenie i siebie. Jego dusza została poważnie zraniona, ale nie poza zdolnością samoleczenia w czasie. Jego ciało nie było całkiem całe, ale w dość wspaniałej formie, biorąc pod uwagę wszystko, co się wydarzyło, miał nawet całe kończyny. Zarówno za światów, jak i okrutny wzrok, a także mroczne skrzydło i świętego zostały poważnie uszkodzone. Na szczęście żadne z tych wspomnień nie zostało całkowicie zniszczone. Jednak minie dużo czasu, zanim będzie mógł ich ponownie użyć Dni może nawet tygodnie Z drugiej strony, sama Saint wyleczyła się z ran odniesionych wieki temu na wyspie wraku Sunny właściwie mógł ją wezwać w dowolnym momencie swojej podróży przez podniebne niebo Ale nie było ku temu żadnego powodu Poza tym skrzynia ze skarbami nie pomieściłaby ich obu Zwłaszcza biorąc pod uwagę, ile ważył żywy posąg Zaklęcie mroczne lustro okrutnego wzroku miało teraz również dwa ulepszenia żywiołów Z których Sunny mogła wybierać Jego runy wskazywały, obecny ładunek, boski płomień Utajone ładunki, dusza Boski płomień, huch, cóż, jeśli była jakaś korzyść z bycia spalonym przez to cholerstwo, to była nią to, że teraz będzie mógł sprawiać podobny blinnym. Więc ostatecznie było warto, nie ma wątpliwości. Chyba będziemy musieli się zobaczyć. I na koniec słoneczko było teraz całkowicie pewne, że rzeczą na drugim końcu złotej nitki przeznaczenia była obsydianowa wieża. Jego intuicja była spokojna i cicha. To powiedziało mu, że dotarł do celu. Gdzieś w środku czekała rzecz, która była głęboko związana z jego losem. Spoglądając na wspaniałą sylwetkę czarnej pagody, słoneczko westchnęło i opuściło bezpieczne cienie, wychodząc z nich na powierzchnię wyspy, której żaden człowiek nie odwiedził od tysięcy lat. Jeśli kiedykolwiek. Niewolnik cienia. Rozdział 444 Obsydianowa wieża. Rozdział 444 Obsydianowa wieża sunny stała naga na skalistej powierzchni ciemnej wyspy. Skrzywił się i spojrzał na swoje ciało, które było mapa oparzeni, niektóre poważniejsze niż inne, po czym przywołał całun lalkarza. Nie chcąc, aby miękki materiał dotknął jego najgorszych ran, zostawił go tak, jak podczas ostatnich etapów swojej podróży przez podniebne niebo, ze skórzanymi elementami usuniętymi jej górną częścią garderoby rozpiętą i zawiązaną wokół talii. Tym razem jego ciało było spowite cieniem i wydawało się czarne, jakby wycięte z tego samego obsydianu, z którego składała się ciemna wyspa. Zwoje węża doż zdawały się migotać, gdy przypływała przez nie esencja. Chwilę później Saint wyszła z za jego pleców i ruszyła do przodu, przywołując po drodze odłamek północy. Wiedząc, jak bardzo jego dusza została uszkodzona, sunny postanowił przez jakiś czas trzymać złamaną przysięgę w zamknięciu, aby cień nie był już otoczony niszczycielską aurą. Nie był też w stanie walczyć sam ze sobą, przynajmniej niezbyt skutecznie, i dlatego surowe tachi znajdowało się obecnie w rękach małomównego demona. Jeśli dojdzie do pchnięcia, sunny albo użyje odłamka księżycowego światła, albo rozkaże im wężowi duszy przyjąć formę odachi. Z ciężkim westchnieniem przywołał nieskończone źródło i łapczywie wypił z niego zimną wodę, po czym pochylił się i wylał sobie trochę na głowę. Potem w końcu znów poczuł się jak człowiek. W sumie nie było tak źle. Żył w jednym kawałku, nie cierpiał ani pragnienia, ani głodu. Tutaj, na ciemnej wyspie, powietrze było przyjemnie ciepłe. Jasne gwiazdy płynęły wysoko w pustej pustce, tworząc piękny widok. Tuż przed nimi pełna wdzięku sylwetka obsydianowej wieży wznosiła się z ziemi jak czarna szczelina w rzeczywistości. Okazał się znacznie większy, niż myślała sunny, ale nie dorównywał skalą karmazynowej i iglicy. Ta przeklęta rzecz wydawała się zbyt gigantyczna, by w ogóle istnieć, podczas gdy starożytna pogoda mniej więcej nadawała się do zbudowania dla ludzi. Cóż może dla wyjątkowo wysokich ludzi? Lub Maleńkie olbrzymy. Gdy Sunny przyglądała się obsydianowej wieży, Saint przechyliła głowę i również spojrzała na czarną pagodę, a jej rubinowe oczy odzwierciedlały jakieś dziwne emocje. Czy to było rozpoznanie? Dlaczego jego cień miałby rozpoznać wieżę ukrytą w głębi otchłani poniżej wysp łańcuchowych? Dziwne Sunny zmarszczyła brwi, po czym odrzuciła niekończące się źródło. Przez kilka chwil pozostawał bez ruchu, po czym powoli skierował się w stronę wysokiej pagody. Święty poszedł za nim. Gdy szli przez wyspę, Sunny miała czas, by przyjrzeć się różnym ruinom pozostawionym na jej powierzchni. Trudno było określić, czym kiedyś było, ale Sonny miał wrażenie, że nie patrzy na pozostałości budynków. Bardziej jak struktury, urządzenia. Ich cel był teraz niemożliwy do ustalenia, ale cokolwiek to było, wątpił, czy ktokolwiek mógł kiedykolwiek mieszkać w środku. Najbardziej zbliżone do tego, jak mógł wyrazić swoje uczucia, było to, że te ruiny najbardziej przypominały mu podziemnej fabryki, w której pracowała jego mama, kiedy był mały. Mimo, że fabryka była znacznie większa i zbudowana ze stopu zamiast ciętych bloków obsydianu, nie mówiąc już o znacznie bardziej zaawansowanym, wrażenie było takie samo. Jaki był cel tej wyspy? Kto tu mieszkał? Kto zbudował tę cintną wieżę? Im bardziej sunny zbliżał się do obsydianowej wieży, tym bardziej był pod wrażeniem jej pełnego wdzięku piękna. Mimo, że pogoda była ukryta w głębinach nieba poniżej, gdzie widziało ją bardzo niewiele stworzeń, nieznany budowniczy poświęcił czas, aby idealnie odwzorowała wspaniałość swojego odpowiednika z kości słoniowej. Zapierał dech w piersiach, gdyby nie było takie groźne. Otoczona jedynie pustką i ciszą, obsydianowa wieża wydawała się złowieszcza już z racji swojego istnienia. Nie wcale się nie boję. Jednak myślał o jednej rzeczy w szczególności która wieża była naprawdę repliką, a która oryginałem. Piękna biała pagoda, która płynęła wysoko nad łańcuchowymi wyspami, czy groźna czarna, która ukrywała się w ciemności poniżej, może zamierzał się dowiedzieć wkrótce słoneczko i Saint zbliżyli się do wysokich bram obsydianowej wieży. Nic ich nie zaatakowało, a z wnętrza nie dobiegł żaden przerażający dźwięk, obwieszczający, że coś, co mieszka za czarną bramą, budzi się z głodu. Pagoda była cicha, podobnie jak reszta ciemnej wyspy. Dziwne było jednak to, że Sunny nie wyczuwała cieni po drugiej stronie masywnych drzwi. Nie dlatego, że ich nie było, ale dlatego, że ściany wieży zdawały się osłaniać wnętrze przed jego zmysłem cienia. Zimny dreszcz przebiegł mu po plecach. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z czymś takim. Zawahał się, po czym podszedł do czarnych drzwi, przywołał odłamek księżycowego blasku i podrapał jego powierzchnię. Warstwa czarnego pyłu opadła, odsłaniając znacznie twardszą i jeszcze czarniejszą powierzchnię. Sunny uniósł brew. Sadza? Cała pogoda była pokryta grubą warstwą sadzy. Stał przez chwilę nieruchomo, próbując zrozumieć, jakie znaczenie miał ten fakt, po czym po prostu wzruszył ramionami i przyjrzał się starożytnej bramie. Problem, przed którym stanął polegał na tym, że brama nie miała klamki do otwarcia. Nie miał też dziurki od klucza, dzwonka ani kołatki ogłaszającej jego przybycie. Jak, do diabła, mam to otworzyć? Bez zmysłu cienia nie mógłby użyć kroku w cieniu, by po prostu pojawić się w środku. Więc na razie Sunny utknęła. Byłoby bardzo, bardzo zabawnie podróżować tak daleko tylko po to, by dowiedzieć się, że nie mogę otworzyć cholernych drzwi. Nieco zawstydzony, spojrzał na Sainta i zapytał, jakieś pomysły? Tak naprawdę nie spodziewał się odpowiedzi od małomównego demona, ale ku jego zaskoczeniu cień wpatrywał się w niego przez kilka chwil, a potem miecz. Potem podniosła rękę i wskazała na swoje oko. Sunenle obserwowała to wszystko w całkowitym oszołomieniu, po czym zamrugała kilka razy. Oko? Co ona ma na myśli? Wtedy wpadł mu do głowy pewien pomysł. Odwracając się z powrotem do drzwi, położył na nich jedną rękę, a następnie przeniósł wzrok w podobny sposób, jak wtedy, gdy zaglądał pod powierzchnię wspomnień, by zobaczyć ich splot zaklęć. I tam, pod obsydianową powierzchnią bramy wieży, zobaczył to. Splot. Nie był to jednak splot eterycznych nici, do których był przyzwyczajony. Zamiast tego była to znacznie bardziej prymitywna i prymitywna wersja, stworzona z bardzo fizycznych diamentowych sznurków, które rozciągały się pod powierzchnią kamienia, tworząc piękny, ale prosty wzór. Sunen widziała wcześniej ten rodzaj splotu tylko raz. Wewnątrz samej Saint, kiedy była tylko echem, zauważył to ukryteń za promiennym wzorem splotu zaklęć. Myślał, że przede wszystkim to ożywiło kamiennych wojowników. Że zostało stworzone przez ostatnie dziecko nieznanego w przepastnych korytarzach jego mrocznego królestwa i że mogło być prekursorem samego zaklęcia, a może jego imitacją. Czy ta wieża też została zbudowana przez władcę światów? Sunny zawahał się przez chwilę, po czym przesunął dłonią w stronę szczególnie jasnego diamentowego splotu i posłał w niego niewielką ilość esencji cienia. Przez chwilę nic się nie działo, a potem otworzyły się bramy obsydianowej wieży. Niewolnik cienia. Rozdział 445 Wytchnienie. Rozdział 445 Wytchnienie widoczny tylko dla Sunny. Diamentowy splot pod powierzchnią bramy zapalił się upiornym światłem. Niemal natychmiast w starożytnym kamieniu pojawiła się cienka pionowa szczelina. Potem bramy cicho się otworzyły i podmuch wiatru uderzył Sunny w plecy. Odszedł kilka kroków, chowając się za Saint i ostrożnie spojrzał jej przez ramię na ciemne wejście. W ciemności nic się nie poruszało. Z tego, co widział, wnętrze obsydianowej wieży wydawało się dość przyziemne. Gdy tylko brama się otworzyła, jego zmysł cienia mógł w końcu przebić się przez niewidzialną barierę otaczającą wdzięczną pagodę, również nie wykrył żadnego niebezpieczeństwa. To naprawdę wydawało się bezpieczne. Odczekał kilka chwil, po czym zakaszał i machnął ręką przed twarzą, próbując usunąć z niej sadzę, która uniosła się w powietrze. Ach tak. W takim razie nie ma się czym martwić. Chodźmy. Sunny zerknęła na Sainta, zatrzymała się na chwilę i dodała grzecznym tonem. Och, panie pierwsze. Mówny demon obrócił lekko głowę, spojrzał na niego jednym rubinowym okiem, po czym po prostu poszedł naprzód i przekroczył próg starożytnej wieży. Sunny odczekała kilka chwil i podążyła za nim. Mocno ściskając rączkę odłamka księżycowego światła, zanurkował w ciemność panującą za wysoką framugą wejścia. Zrobił kilkanaście kroków do przodu i znalazł się w szerokim korytarzu, który zdawał się otaczać cały pierwszy poziom pagody. Korytarz ciągnął się zarówno daleko w lewo, jak i w prawo. Tu i ówdzie słoneczko widziała duże drzwi prowadzące do różnej wielkości pomieszczeń, które znajdowały się w kierunku zewnętrznej ściany wieży, aż do zakrętów korytarza. A tuż przed nim znajdowała się misterna drewniana brama ozdobiona pięknymi rycinami. Za nią znajdowała się środkowa sala wieży. Sunny zawahała się przez chwilę, po czym tchnęła drewnianą bramę, która otworzyła się z łatwością i ukazała obszerną komnatę po drugiej stronie. Ten zapach, jego oczy rozszerzyły się. Za bramą znajdowała się duża sala z bardzo wysokim sufitem. Gdy tylko brama się otworzyła, na jej ścianach zapaliły się szklane latarnie, wypełniając wnętrze obsydianowej wieży upiornym niebieskim światłem. W korytarzu znajdowały się różne rzeczy, z których wszystkie wymagały uwagi Sunny. Był tam stojak z narzędziami i przyrządami kowalskimi, wszystkie po wykonane z czarnego obsydianu i srebra. Źle spalony stół roboczy z rozrzuconymi pięknymi kryształami duszy na jego czarnej powierzchni. Kamienna ściana z wyciętymi w niej tajemniczymi schematami, same w sobie wycięcia tak gładkie i głębokie, że nie mógł sobie nawet wyobrazić, co je pozostawiło, nie mówiąc już o tym, co opisują schematy. Były tam dziwne urządzenia wykuteń ze srebrnej i czarnej stali, z których niektóre przypominały mu instrumenty astronomiczne, ale także bardzo przyziemne rzeczy, takie jak krzesła, stoły, a nawet coś, co przypominało bardzo długie łóżko. Wszystko było doskonale zachowane i nieskazitelne, nigdzie nie było ani odrobiny kurzu, czy niż nawet jego własny dom w prawdziwym świecie pomimo tysięcy lat, które musiały upłynąć od ostatniej wizyty w obsydianowej wieży. To wszystko też wydawało się trochę złe. Rozmiary wszystkiego były prawie odpowiednie dla człowieka, ale nieco inne. Kształty rękojeści wszystkich narzędzi były nieco dziwne. Sposób ułożenia mebli i w przestrzeni napawał go lekkim uczuciem niepokoju, choć nie wiedział dlaczego. Ale Sunny zastanawiała się nad tym zbyt długo. Ani jego wzrok nie zatrzymał się na żadnym z tych przedmiotów. Jego uwagę przykuło jedno konkretne miejsce. Niedaleko od niego stał prosty drewniany stół, a na nim wszelkiego rodzaju pyszne jedzenie. Soczyste mięso, świeżo upieczony chleb, soczyste winogrona, szklane słoje wyśmienitego wina, piękne dzbanki pełne perującej herbaty wszystko to czekało na niego, jakby zostało podane zaledwie kilka sekund temu. Sunn nabrała wody w usta. Jak to jest możliwe? To musi być złudzenie, prawda? Pokryty warstwami sadzy, potu i krwi szedł w kierunku stołu. Jego buty pozostawiły czarne ślady na nieskazitelnej podłodze sali. Przybywszy na miejsce, sunny sięgnął i chwycił kawałek chleba brudną dłonią, połknął go łapczywie, po czym wziął jeden z skomplikowanych srebrnych kielichów i napełnił go winem. Reszta pucharów z brzękiem upadła na podłogę, zrzucona ze stołu jego nieostrożnym ruchem. Nie zwracając na to uwagi, sunny przełknęła słodkie wino i roześmiała się, wyrzucając okruchy chleba w powietrze. Ach to nie jest złe, naprawdę wolałby coś bez alkoholu, ale z drugiej strony to wino smakowało tak dobrze. Na twarzy sunny pojawił się szeroki uśmiech, ale i brudne ślady pozostawione przez łzy. Jego ramiona drżyły. To naprawdę strzał w dziesiątkę był świadomy faktu, że jedzenie mogło być pełne trucizny, ale nie przejmował się tym zbytnio. Był po prostu zbyt głodny, zmęczony i wyczerpany. Jego ciało i dusza bolały zbyt mocno. Był okres rozumu. Napełniając swój kielich i chwytając kawałek doskonale pieczonego mięsa, odszedł od stołu i jeszcze raz spojrzał na dużą salę. Nie ma tu nikogo, prawda, święty. Cień w milczeniu szefił za nim, czujnie rozglądając się i trzymając w gotowości północny odłamek. Ale nie było nic, przeciwko czemu można by to wykorzystać. Sunny wędrowała przez około minutę, aż w końcu zatrzymała się w pobliżu dużego łóżka pokrytego czarnymi, bogatymi futrami. Upuszczając pusty kielich na podłogę, zawahał się trochę, a potem wspiął się na futra. Kto spał w moim łóżku? Sunny odrzucił całą lalkarza i położył ciężką głowę na miękkiej poduszce. Chciał wydać saintowi rozkaz stania na straży, ale nie było takiej potrzeby. Małomówny demon już to robił, zanim sunny zdążył pomyśleć o czymś innym. Wyczerpania z ostatnich kilku tygodni zawładnęło jego umysłem i nie stawiając prawie żadnego oporu, z łatwością wślizgnęło się w objęcia ciemności. Pierwszą rzeczą, którą Sunny zrobił po odkryciu obsydianowej wieży i znalezieniu drogi do środka, było położenie się na łóżku i zasypianie. Spał dobrze. Niewolnik Cienia. Rozdział 446 Nieustępliwy Niszczyciel. Rozdział 446 Nieustępliwy Niszczyciel. Sunny spał długo. Wyczerpanie powoli opuszczało jego sponiewierane ciało. Jednak po chwili jego świadomość obudziła się z najgłębszych pokładów snu, przywołana z powrotem przez bli pragnienie. Z westchnieniem przekręcił się na drugi bok i spróbował ponownie zasnąć. Jednak po kilku godzinach przewracania się i przewracania Sunny w końcu obudził głośny dźwięk czegoś uderzającego o podłogę. Co robi Saint? Niechętnie otworzył oczy i usiadł. Gdy ciężar sunnego się przesunął, łóżko pod nim nagle pękło z głośnym trzaskiem. Przeturlał się po podłodze z okrzykiem przerażenia. He. Wstając, sunny spojrzała na połamane łóżko, a potem na korytarz obsydianowej wieży, który był teraz pogrążony w ciemności. Na jego twarzy pojawił się wyraz zdumienia. Pokój, do którego wszedł wcześniej, przeszedł dramatyczną przemianę, kiedy spał, magiczne latarnie były teraz zgaszone, a wszystko w środku wydawało się zniszczone i rozpadające się, prawie rozpadające się na kawałki. Wspaniałe narzędzia i przyrządy przedzewiały i zdeformowały się, stół roboczy zawalił się pod własnym ciężarem. To był dźwięk, który obudził sunny. Jedzenie, którym delektował się wczoraj, obróciło się w tył. Nieskazitelny stan sali zniknął i teraz była pełna ciemności, gruzu i brudu. Miał wrażenie, że odkąd zasnął, minęły wieki. W jego klatce piersiowej pojawiło się uczucie zimna. Czy spałem przez tysiąc lat? Przypominając sobie bajki, w których często działy się podobne rzeczy, Słoneczko poczuło te przerażenia, ale potem zastanowiła się przez kilka chwil uspokoiła. Nie, nie sądząc po tym, ile esencji cienia zgromadziło się w jego rdzeniach, spał przez około 24 godziny bez przerwy, co było dużo, ale nie blisko tysiące lat. Saint, który czuwał w pobliżu, również nim wyglądał, jakby go pilnowała od kilku wieków. Zamiast tego zestarzała się sama pagoda. Jakby niewidzialna pieczęć, która przez tysiące lat trzymał ją nietkniętą przez upływ czasu, została teraz złamana, a czas w końcu ją doganiał. W końcu czas był najbardziej bezwzględnym niszczycielem. Sunny odetchnęła z ulgą, po czym skrzywiła się. Pomstowanie. Powinienem był wczoraj zjeść więcej, dużo, dużo więcej. Całe to pyszne jedzenie zmarnowane. Kręcąc głową z przygnębieniem, Sunny rozejrzał się, po czym wrócił do swojego własnego stanu. Jego rany były już znacznie lepsze niż poprzedniego dnia. Oparzenia nadal były dość bolesne, ale w ramach jego zdolności przetrwania bez spowolnienia w bitwie dużo. Jeszcze kilka dni odpoczynku i będzie blisko powrotu do pełnej sprawności. Był jednak naprawdę głodny, ale to musiało poczekać. Przywołując okruch księżyca, Sunny wydała Saintowi z podążania za nimi i udała się na eksplorację obsydianowej wieży. Pełnym zbadaniu pierwszego poziomu starożytnej pogody zajęło Sunny około godziny. Niektóre drzwi w zewnętrznym korytarzu zawaliły się i obróciły w pył, inne pozostały stojące i wymagały od niego użycia odrobiny esencji cienia, aby je otworzyć. Za drzwiami znajdowały się wszelkiego rodzaju pokoje. Większość z nich była pusta, co sugerowało, że pan wie, wyprowadził się dawno temu, zabierając ze sobą wszystkie cenne rzeczy, a niektóre zawierały zwietrzałe gruz i kurz. Sunny spędziła dużo czasu, próbując zrozumieć, czym były te wszystkie rzeczy, ponieważ szkody wyrządzone przez przyspieszony czas były zbyt rozległe, by nawet zgadywać. Taki wstyd. Czując się dziwnie rozczarowana, Sunny zdecydowała, że czas przejść na inne poziomy wieży. Wciąż musiał znaleźć coś, co przyciągnęło go w to miejsce, a także, miejmy nadzieję, jakiś sposób na powrót na spętane wyspy lub do prawdziwego świata. Pomysł utknięcia na tej wyspie na zawsze nie wydawał się zbyt pociągający. Zwłaszcza teraz, kiedy w pobliżu nie było jedzenia. Nie znajdując nic ciekawego na pierwszym poziomie, Sunny postanowiła zbadać dalej. Z zewnątrz wydawało się, że obsydianowa wieża ma sześć poziomów, co naprawdę zaskoczyło Sunny. Spodziewał się, że będzie ich siedem. Jednak po znalezieniu dwóch klatek schodowych, jednego prowadzącego w górę, drugiego w dół, zdał sobie sprawę, że istnieje również poziom podziemny, co wyjaśnia tę niewielką rozbieżność. Wszystko, co miało związek z zaklęciem i krainą snów, miało tendencję do wiązania się z liczbą siedem z wyjątkiem bogów, których było tylko sześciu. Chyba dlatego nazywa się ich bogami żadne prawo ich nie zwiąże. Nawet nie takie dziwne i przypadkowe prawo, jak wszystko przychodzi w siódemkach. Sunny spojrzał w górę, potem w dół i postanowił najpierw zbadać poziom podziemny. Puszczając Seinta przodem, wszedł spiralnymi schodami i szedł w głąb ciemnej wyspy. W przeciwieństwie do parteru, piwnica obsydianowej wieży okazała się jedną wielką salą, a w nim Sunny cofnęła się. Przez sekundę wydawało się, że po środku sali piętrzą się stosy setek rozczłonkowanych zwłok, tworząc makabryczne skórze. Ale kiedy Sunny cofnął się o kroki i instynktownie podniósł odłamek księżycowego blasku, zdał sobie sprawę, że popełnił błąd. Ciała ułożone na środku komory nie należały do ludzi. Zamiast tego były lalkami. Setki potłuczonych porcelanowych lalek, każda wielkości człowieka, zostało wyrzuconych do podziemnej sali. Ich krucha ciała były roztrzaskane i połamane, leżały tam jak porzucone zabawki. Niektórym brakowało kończyn, innym pozostawiono dziury w torsach. Niektóre dawno temu zamieniły się w stosy małych fragmentów, z których nie pozostały nawet ich twarze. Ale te twarze, które pozostały sunyny przechylił głowę, po czym spojrzał na Saint. Każda ze lalka miała taką samą twarz, a raczej wszystkie były do siebie podobne jakby wszystkie były niedoskonałymi kopiami tego samego oryginału. Miały te same nieskazitelne, nieludzko piękne rysy, co Saint, tylko kunszt kryjący się za twarzami połamanych lalek wydawał się znacznie mniej wyrafinowany, jakby rzeźbiarz nie dopracował jeszcze swoich umiejętności podczas ich tworzenia. Tam wszyscy wyglądali jak mniejsze rodzeństwo Saint'a. Jeśli Sunny kiedykolwiek miała wątpliwości, czy obsydianowa wieża należała kiedyś do pewnego demona z podziemia, teraz nie miała żadnych wątpliwości. Najwyraźniej ostatnie dziecko nieznanego spędziło tu trochę czasu. Prawdopodobnie był tym, który stworzył czarną pogodę w jakimś tajemniczym celu, którego Sunny nawet nie potrafiła odgadnąć. Wtedy jednak jego uwaga przykuło coś innego. Podłoga ogromnej sali była pokryta grubą warstwą kurzu, który nie powinien był zostać naruszony przez kilka tysięcy lat. Ale tak było. Ślady floty prowadziły od dołu schodów, gdzie stała sunny, do stosu połamanych lalek, okrążyły go, a potem w tajemniczy sposób zniknęły. Sunny wpatrywała się w nią przez kilka chwil, zeskoczona. Ktoś ktoś wszedł przede mną do obsydianowej wieży. Niewolnik cienia. Rozdział 447, pierwotny strach. Rozdział 447 Pierwotny strach Sunny jeszcze przez chwilę wpatrywała się w ślady stóp, po czym zmarszczyła brwi. Jaki to ma sens? Obsydianowa wieża została zapieczętowana, zanim otworzył jej bramy. Po tym, jak to zrobił, magia, która zachowała wszystko w środku, została rozproszona, co oznaczało, że te drzwi nie były otwierane od tysięcy lat. Przede wszystkim nie było łatwo dostać się do pagody. Nie wspominając nawet o tym, że trzeba było podróżować przez podniebne niebo i znaleźć jedyną szczelinę w bezkresnym oceanie boskich płomieni, trzeba było też otworzyć bramę, wlewając esencję i splotu diamentowych sznurków pod nią. Powierzchnia. Sunny mógł tylko zobaczyć splot i trochę zrozumieć jego znaczenie, ponieważ krople krwi awara zmieniła jego oczy. Zakładał, że istnieli inni przebudzeni o podobnych zdolnościach, ale musiało ich być bardzo, bardzo niewielu jakie były szanse, że któryś z nich trafi na ciemną wyspę poza płonącym morzem gwiazd, które kryło się w głębiny tej nieskończonej pustki, a jak mieliby wejść do pagody, nie powodując złamania jej pieczęci? Kto to był, że wkradł się niepostrzeżenie do obsydianowej wieży? A kiedy? Musiało się to wydarzyć na długo przed dzisiejszym dniem. Sunny wiedziała na pewno, że Saint nie pozwoliłby nikomu przychodzić i wychodzić, nie budząc go. Ani jego cienie, nawet kiedy spał, były świadome i czujne. A więc mogło się to wydarzyć w dowolnym momencie od tysięcy lat, odkąd wieża została opuszczona przez jej prawowitego właściciela. Na razie nie miał odpowiedzi. Czując lekki niepokój, Sunne podeszła do sterty połamanych lalek i przyglądała im się przez jakiś czas Saint również podszedł bliżej i spojrzał na nich w milczeniu. Potem dźgnęła jednego czubkiem midnit i odwróciła się obojętnie, jakby całkowicie straciła zainteresowanie porcelnowymi manakinami. Wydaje mi się, że nie przejmuje się zbytnio jej pomniejszymi wersjami. Saint wielokrotnie okazywała pogardę wobec rzeczy, którym wydawały się być replikami jej gatunku. Tak samo było z czarnym rycerzem, a nawet schodzącym kolosem z zapomnianego brzegu. Sun wyraźnie pamiętał, jak niewzruszony był jego cień z powodu niesamowitego kamiennego olbrzyma. Odwracając się od rozbitych lalek, Sunny rozejrzała się i zauważyła, że ściany komnaty były wyłożone masywnymi szklanymi naczyniami. Niektóre były całe, inne połamane, ale wszystkie były puste. Szkło było czarne i matowe, pokryte grubą warstwą sadzy od środka. Dziwny. Nie znajdując nic innego interesującego na poziomie podziemnym, wrócił do miejsca, z którego zaczął i odpoczywał przez chwilę, pijąc wodę z nieskończonego źródła i próbując stłumić głód. To miejsce jest takie niesamowite. Rzeczywiście. Czarna wieża stała na skraju nieskończonej pustki ciemności, pusta i opuszczona, a wszystko w środku zostało stworzone z niczego przez nieludzki umysł. Nie było to zbyt gościnne miejsce. Przynajmniej nie dla ludzi. Sunny wpatrywał się w otaczające starożytne mury i zastanawiał się nad tajemnicami przeszłości. Po chwili wstał i ostrożnie skierował się na drugie piętro wielkiej pagody. Jednak gdy tylko Sunny postawił tam stopę, od razu poczuł, że coś jest bardzo, bardzo nie tak. Uczucie głębokiego, subtelnego, pierwotnego przerażenia, którego nagle doznał, było niepodobne do niczego, co znał wcześniej morze z wyjątkiem tych kilku chwil na zapomnianym brzegu, kiedy chodzący kolos podniósł z głębin gigantyczną trójoką czaszkę z ciemnego morza. Ale tutaj to uczucie było jeszcze bardziej straszne, jeszcze bardziej inwazyjne. Co co to jest, podobnie jak poziom podziemny, ten składał się tylko z jednej wielkiej sali. Czarne ściany wznosiły się wysoko w ciemność, tworząc wspaniałą i uroczystą atmosferę. Po środku, wycięty w obsydianowej podłodze, znajdował się masywny srebrny piecek a w nim sunny wzdrygnęła się i cofnęła o krok. Coś wyrastało z paleniska, rozprzestrzeniając się jak paskudna zgnilizna. Zainfekował sam kamień starożytnej wieży, zamieniając go w coś w rodzaju odrażającego, czarnego, pulsującego mięsa. Srebrny kocioł również został zainfekowany przerażającą naroślą, a jego metal w jakiś sposób stał się jego częścią. Wydawało się, że wszystko zostanie wchłonięte i przekształcone przez szerzącą się korupcję, o ile dotknie jej wstrząsający wzrost być może całe światy zostaną przez nią pochłonięte, jeśli da się szansę. Istota powoli rozprzestrzeniająca się ze starożytnego paleniska wydawała się czystym złem. Sunny wzdrygnął się, dał Saintowi znak, żeby się cofnął, i lekko odwrócił wzrok. Patrzył ponad rozprzestrzeniającym się czarnym ciałem, na źródło tej wstrząsającej infekcji. Na samym środku paleniska, poczerniałe od płomieni, które musiały w nim kiedyś szaleć, leżało odcięte ludzkie ramię. Cóż przynajmniej przypominał człowieka. Ramię było znacznie dłuższe niż powinno, a dłoń miała siedem palców zakończonych ostrymi pazurami. Zgnilizna zdawała się rozprzestrzeniać od straszliwej rany na przedramieniu do zwęglonego i wychudzonego ciała, a potem na zewnątrz, na wszystko wokół. Pomimo odrażającego stanu odciętej ręki, cięcie, które ją oddzielało na wysokości barku, wydawało się czyste i idealnie gładkie, jakby zadało je pewne i niezachwiane ostrze. Ale sunny była bardziej poruszona czymś innym. Kiedy to zauważył, na jego twarzy pojawił się głęboki zmarszczek oczami wyobraźni to paskudne ramię promieniowało ślepiająco jasnym, przytłaczającym, pięknym złotym blaskiem. Było zalane światłem boskości. W głowie sunny pojawiła się przerażająca myśl. Móc. Czy to możliwe? Przed nim, dotknięty przez wstrząsającą zgniliznę, był. odcięte ramię bóstwa. Był to również powód, dla którego los sprowadził go do tego zagubionego i zapomnianego zakątka otchłani. Niewolnik cienia. Rozdział 448 Złota i Kła. Rozdział 448 Złota Ikła. wpatrywała się w odcięte ramię nieznanego bóstwa, a potem wę wstrząsającą, bluźnierczą zgniliznę, która się z niego rozprzestrzeniała. Potem zmęczony potarł twarz. Dlaczego nic nigdy nie może być łatwe? Był pewien, że jego los jest w jakiś sposób związany z tą ręką, co oznaczało, że będzie musiał jakoś się do niej dostać. Ale Sunny był również pewien, że i w całym wszechświecie nie ma wystarczającej liczby nagród, by zmusić go do zbliżenia się do tej zgnilizny, nie mówiąc już o dotknięciu czegoś nią zainfekowanego. Miał wrażenie, że ta sprawa była daleko poza jego zasięgiem. W rzeczywistości podejrzewał, że boska istota bezlitośnie odcięła sobie rękę, ponieważ nawet ktoś tak potężny nie miał możliwości przeciwstawienia się szerzącej się korupcji. Co więc miał zrobić, Sunny? Cóż, starając się trzymać jak najdalej od zgnilizny, studiował ją przez chwilę, zanim doszedł do dziwnego wniosku, a raczej do dziwnego pytania. Jeśli zepsucie było tak straszne, to dlaczego nie rozprzestrzeniło się na całą wieżę? Dlaczego udało mu się wyczołgać tylko kilka metrów ze srebrnego paleniska, zamieniając niewielką część drugiego poziomu pogody w swoje ciało? Dlaczego cała wyspa nie stała się jednym wielkim kawałkiem zgniłej czerni? Co to do diabła jest? Odpowiedź nie była trudna do odgadnięcia. Stało się tak dlatego, że zgnilizna, podobnie jak wszystko inne w wieży, była oddzielona od czasu przez tysiące lat. A teraz, kiedy Sunny złamała te pieczęć, jego zmarszczenia brwi pogłębiło się, gdy spojrzał na srebrne palenisko, które było zarośnięte i stało się częścią rozprzestrzeniającej się zgnilizny. Teraz były tylko dwie możliwości. Czas miał dogonić pożerające zepsucie, które albo powoli pochłonie wszystko, albo umrze z głodu. Czy to coś może przetrwać tysiące lat bez żadnego pożywienia poza zimnym kamieniem? Czy musiał żywić się ciałem i duszą? Czy cokolwiek by to dał? Chyba się dowiem. Nie spuszczając oka z plamy przerażającej zgnilizny, Sunny próbował ustłomić strach i zrobił krok do przodu. Nie wyglądało na to, żeby zgnilizna się rozprzestrzeniała. Przynajmniej jeszcze nie. W każdym razie nie zamierzał się do tego zbliżać. Ale wiedział też, że gdyby stało się najgorsze, nie miał do dyspozycji żadnego narzędzia, które by go uratowało. Jeśli to coś zacznie rosnąć, powoli rozprzestrzeniając się po całej obsydianowej wieży, a potem po całej wyspie, sunę po prostu umrze. prawdopodobnie skoczyć w nicość, aby uniknąć stania się częścią tego rzecz, w końcu na podniebnym niebie nie było innego miejsca, do którego można by się wycofać. I wątpił, czy uda mu się znaleźć drugą tajemną wyspę w pustce. Tak więc jego jedyną nadzieją było znalezienie czegoś wewnątrz pogody, aby go uratować. Musiał badać dalej, poza tym istniała możliwość, że zgnilizna szybko uschnie i umrze. Nie żeby Sunny na to stawiała. Opierając się plecami o zimny obsydian, Sunny odprawił sainta i okrążył zewnętrzną ścianę wielkiej sali, aż dotarł do schodów prowadzących wyżej, na trzecie piętro. Tam ponownie przywołał małomównego demona, zawahał się przez chwilę, a potem zostawił jeden ze swoich cieni, by mieć oko na pożerającą zgniliznę. Czując irracjonalną panikę na myśl o odwróceniu się plecami do srebrnego koksownika, sunny zacisnął zęby, a potem ostrożnie wszedł po spiralnych schodach. Gdy tylko straszna rzecz zniknęła z pola widzenia, odetchnął z ulgą i zdał sobie sprawę, że całe jego ciało jest pokryte zimnym potem. Podnosząc drżącą rękę, sunny otarł twarz, po czym kontynuował wspinaczkę wyżej. Obecność świętego jego boku dodała mu przynajmniej trochę pewności siebie. Cień wydawał się absolutnie niewzruszony przerażającym obliczem, które pozostawili po sobie. Założę się, że strach nie mieści się nawet w jej kamiennej głowie nie potrafią się bać. Nie wiedział, czy Saint może odczuwać strach, ale ponury cień z pewnością tak. W rzeczywistości, za wyniosłą powierzchownością, był raczej tchórzliwy. Był pewien, że drań by się trząsł, gdyby nie fakt, że w tej chwili był owinięty wokół jego ciała. Próbując odwrócić uwagę od tych myśli, sunny wszedł na trzeci poziom obsydianowej wieży i zamarł, oszołomiony tym, co tam zobaczył. Rozumiem. Czekaj nie. Na co ja, do diabła, patrzę? Komnata, w której się znalazł, była mniejsza niż poprzednie trzy sale, które badał, głównie dlatego, że pagoda zwężała się, im wyżej się wznosiła, ale także dlatego, że poziom był podzielony na kilka komór. A w szczególności w tej komorze dziesiątki porcelanowych ramion unosiły się w powietrzu, każde na innym poziomie rozłożenia na drobne części. Wyglądało to tak, jakby ktoś ukradł je ze stosu połamanych lalek w piwnicy obsydianowej wieży, a potem przywiózł tutaj, żeby dokładnie po co? Sunny wpatrywała się w latający ogród rozmontowanych ramion, a potem podeszła bliżej. Czuł się jak w jakimś dziwacznym muzeum anatomii jak się okazuje, porcelanowe lalki były o wiele bardziej skomplikowane, niż mu się wydawało. W stanie rozłożonym ich kończyny pokazywały, jak skomplikowany był projekt i ile ruchomych części złożyło się na to, że każdy z nich był tak funkcjonalny i przegubowy jak człowiek. W szczególności stawy wydawały się cudem inżynierii nie wspominając o niewiarygodnie delikatnym splocie diamentowego sznurka pod spodem. Nawet automaty magicznych nie mogły pochwalić się takim poziomem pomysłowości i zawiłości. Ale dlaczego te ramiona zostały tu przywiezione i rozebrane? Kto to zrobił? Sam książę za światów. Nie wyglądał na takiego dlaczego miałby studiować swoje porzucone kreacje Wszystko stało się jasne, gdy Sunny dotarła do kamiennego piedestału stojącego na drugim końcu komnaty I zobaczyła emanujące słabe złote światło odleżącego na nim małego przedmiotu Na powierzchni stołu znajdowały się liczne części wydobyte z rozmontowanych porcelanowych ramion Kilka motków pięknego diamentowego sznurka i długa, wąska igła To igła emanowała słabym, słabym blaskiem Sunny spojrzała na igłę, a potem na unoszące się w powietrzu porcelanowe ramiona I po raz pierwszy zauważyła, że w każdym brakuje jednej lub dwóch części w końcu różne informacje połączyły się w jego umyśle i poczuł, że zrozumiał coś o tym, co wydarzyło się w obsydianowej wieży Jakiś czas po tym, jak książę ze światów opuścił tę ukrytą wyspę, być może lata, a może tysiące lat, nieproszony gość wkradł się do czarnej pogody jak złodziej, jakimś cudem przedostając się przez zamknięte bramy, nigdy ich nie otwierając ani nie naruszając pieczęci, które chroniła to miejsce przed zniszczeniem przez czas Ten złodziej sam w sobie był boskim stworzeniem, a także okropnie ranny Jedno z ich ramion zostało rozerwane i zainfekowane rozprzestrzeniającą się zgnilizną, której nikt, nawet bóstwo takie jak oni, nie mógł wypędzić. Dlatego złodziej odciął im zainfekowaną rękę na wysokości barku i wrzucił ją do boskiego płomienia, który płonął w srebrnym kociołku na drugim poziomie, a potem wszedł do piwnicy, żeby zebrać kończyny z potłuczonych porcelanowych lalek. To bóstwo okrążyło ich stos i pozostawiło ślady stóp w kurzu, aby Sunny mogła je zauważyć. W końcu złodziej wspiął się na trzecie piętro i wykonał dla siebie nowe ramię z części wyrzuconych manekinów księcia a następnie przyszył je do swojego ciała za pomocą diamentowych sznurków przewleczonych przez ostrą igłę. To była igła, na którą w tej chwili wpatrywała się Sunny, a boskie światło emanowało z niej przez resztki krwi złodzieja, które wciąż pozostały na jej powierzchni. Ale kto był złodziejem? I dlaczego Sunny była połączona z ich odciętym ramieniem złoto-nicią losu? Sunny wahała się przez kilka chwil, po czym sięgnęła po igłę ale nagle zamarła. Cień pozostawiony, by monitorować wstrząsającą zgniliznę, coś zauważył. Czarne, wrodziejące mięso zmieniało się. Niewolnik cienia. Rozdział 449 tysiące lat głodu. Rozdział 449 tysięcy lat głodu zaczynamy sunny stanąć twarzą do klatki schodowej i stał nieruchomo, patrząc przez swój drżący cień na czarną zgniliznę. Wyczuwając coś, saint również się odwrócił. Czubek jej miecza z wahaniem uniósł się w powietrze. Kilka następnych chwil miało zadecydować: czy przeżyje, czy umrze. A może być skazanym na los gorszy od śmierci. Poziom niżej poruszało się przerażające zepsucie, które rozprzestrzeniało się z odciętego ramienia bóstwa czarne, wrzodziejące mięso unosiło się i opadało, jakby w ferworze śmierci. A może przemiana? Sunny zacisnął zęby, odczekał sekundę a potem odetchnął z niezmierzoną ulgą. Umieranie to umieranie. Czuł się tak, jakby został skazany na egzekucję, tylko po to, by ułaskawienie nadeszło w ostatniej możliwej chwili, kiedy sznur już zaciskał się na jego szyi. Rzeczywiście, przerażająca zgnilizna więdła. Tysiące lat, które minęły, odkąd został zamknięty w obsydianowej wieży, dogonił go, pożerająca korupcja zdawała się umierać z głodu. Kamienna powierzchnia zasymilowana z nią drgała i wiła się, jakby trawiona bólem. Srebrny kocioł topił się. Narośle bulwiastego, czarnego miąższy powoli cofały się, a ich kolor stawał się popielaty. Proces był powolny, ale na obrzeżach plamy zepsucia zgnilizna zamieniała się już w smugi ciemności, które następnie znikały bez śladu. Gdy napięcie opuściło ciało sunnego, nie mógł nic poradzić na to, że lekko się zachwiał. Dobrze w końcu coś poszło po mojej myśli. Wcześniej rozważał swoje opcje i nie znajdował sposobu na ucieczkę od zgnilizny, gdyby zaczęła się rozprzestrzeniać Rozważał próbę uszkodzenia jej złamaną przysięgą, ale wątpił, czy cokolwiek, co może zrobić przebudzona pamięć, zadziała, biorąc pod uwagę, że nawet pierwotny właściciel siedmiopalczastej dłoni uciekł się do całkowitego odcięcia kończyny, zamiast próbować zniszczyć rozprzestrzeniające się zepsucie. Wpadł też na pomysł życia okrutnego wzroku, który był teraz nasycony boskim płomieniem. Ale coś mówiło Sunny, że masywny koksownik, w którym zapuściła korzenie zgnilizna, też był jej kiedyś pełen. To było oczywiste, biorąc pod uwagę, jak zwęglone było odcięte ramię przemijającego bóstwa. Jeśli nawet tysiące lat palenia w unicestwiającym boskim płomieniu nie mogło zniszczyć ani powstrzymać czarnej zgnilizny, to jaką miał nadzieję? W końcu jednak zepsucie zniszczyło samo siebie. Ani boski płomień, ani rzeczywiste bóstwo nie były w stanie zniszczyć czarnej zgnilizny, ale i głód, i nieubłagana natura czasu, tak. Dzięki Bogom, sunny odetchnął głęboko i zmęczony zamknął oczy. Zepsucie powoli umierał, jego fragmenty powoli znikały, kawałek po kawałku. Pozostał tylko zniszczony kamień i wspomnienie pierwotnego horroru. Skrzywił się. Ale także, do cholery, bogowie. Dlaczego mieliby pozwolić, aby coś takiego istniało? Potrząsając głową, Sunny otarł pod twarzy, po czym odwrócił się i podszedł z powrotem do kamiennego piedestału. Sięgając jedną ręką, podniósł długą, ostrą igłę i patrzył na nią przez jakiś czas. Igła wydawała się być zrobiona z polerowanego żelaza, ale z powodów szłoniętych przez nią śladów boskiej krwi, zimny metal nabrał lekkiego złotego blasku. Sunny przyglądała mu się przez długi czas, próbując zrozumieć, czy był to przedmiot przyziemny, czy jakiś mistyczny artefakt. W końcu musiał przyznać, że nie miał pojęcia. Igła nie zamieniła się we wspomnienie, tak jak zrobiła to maska Nie dostrzegł też w nim żadnego splotu zaklęć. Jednak igła również nie wydawała się prostym przedmiotem. To było dziwne. Myślał przez chwilę, po czym przywołał skrzynie chciwych i ostrożnie włożył igłę do środka. Motki diamentowego sznurka również weszły, łatwo znikając w żarłocznym pudełku. Później będę miał czas, żeby to przestudiować. Po tych słowach Sunny zawahała się przez chwilę, po czym niechętnie skierowała się z powrotem w stronę drugiego poziomu wielkiej pagody. Zamierzał patrzeć, jak ta przerażająca zgnilizna umiera, a potem spróbować zbliżyć się do odciętej ręki tajemniczego bóstwa. Jakiś czas później Sunny siedziała na najniższym stopniu schodów prowadzących do wielkiej sali, wpatrując się w ogromny koksownik po środku, A dokładniej, co z niego zostało? Pożerająca korupcja potrzebowała słodkiego czasu, by umrzeć. Wydawało się, że nawet głód trwający tysiące lat nie mógł go tak łatwo zniszczyć. Czarne ciało wiło się i pulsował, stopniowo znikając. Kilka razy żyły zgnilizny próbowały rozprzestrzenić się na zewnątrz, wyraźnie wyczuwając obecność żywej istoty w pobliżu i pragnąc ją wchłonąć jego. Ale plaga profanum była zbyt słaba, by pokonać entropiczną siłę głodu. Srebrny piecek, który dawno temu stał się częścią okropnego zepsucia, stopił się i rozpadł, po czym zniknął w pasmach czystej ciemności. Wkrótce stało się jasne, że zgnilizna nie potrwa długo na tym świecie. Wszystko, co pozostało z jego ohydnego ciała, to kilka narośli wrośniętych w samo odcięte ramie. Wpatrując się w rozpadającą się zgniliznę, Sunny poczuła zarówno głębokie, pierwotne przerażenie, jak i dziwny przymus, by spróbować ją trochę uszkodzić w nadziei, że zaklęcie uznają za zabicie. Kto wie, jaką nagrodę trzyma? Ale w końcu Sunny pozostał nieruchomy. Po pierwsze dlatego, że nie był nawet pewien, czy zepsucie zostanie uznane przez zaklęcie za istotę. Tak naprawdę nie wiedział, czy to coś było żywe, z braku lepszego słowa. Czy była to istota, proces lub manifestacja jakiegoś bluźnierczego prawa, o którym nie wiedział? Po drugie, ponieważ absolutnie nie miał ochoty zbliżać się do zgnilizny, nawet teraz, gdy umierała. Nie chciał nawet pozwolić, by jego wspomnienia zbliżyły się do tego. W końcu wspomnienia były połączone z jego duszą. Kto wie, czy ta rzecz była w stanie rozprzestrzenić się do wspomnienia, a następnie do samej jego duszy przez niewidzialne połączenie? Tak więc, sunny po prostu siedział w milczeniu i czekał. Po pewnym czasie korupcja w końcu umarła. Zwęglone ciało odciętej ręki stało się popielate, rozsypało się w proch i w końcu zniknęło w pasmach głębokiej, nieprzeniknionej ciemności. Pozostała tylko pusta sala, po środku której znajdowała się plama zniekształconego obsydianu pojedynczy kawałek nieskazitelnej alabastrowej kości, laśniące oślepiającym złotym blaskiem. Jedyna falanga palca. Sunny odczekał kilka minut, zbierając się na odwagę, po czym westchnął i wstał. Zerknął na małą kość, skrzywił się i podszedł do niej. Nadszedł czas, aby zobaczyć, co przygotował dla niego los. Niewolnik cienia. Rozdział 450 Falanga alabastrowa. Rozdział 450 Alabastrowa falanga sunnę wkroczyła na skrawek zniekształconego obsydianu i powoli zbliżyła się do alabastrowej falangi, po czym uklękła obok niej i zatrzymała się, przyglądając się jej złotemu blaskowi. Próbował ustalić, czy pozostały jakiekolwiek ślady niszczącej zgnilizny, ale jednocześnie poczuł przyciąganie do promienistej kości i trudno mu było odwrócić wzrok. Całe to szaleństwo, tylko dla tego małego kawałka kości. Jakie tajemnica skrywa? Zawahał się przez chwilę, po czym sięgnął w dół i podniósł falangę. Sunny instynktownie spodziewał się, że rozsypienie się w strumień białych iskier usłyszy, jak zaklęcie oznajmia, że zdobył nowe wspomnienie, tak jak stało się z maską tkacza, że wspomnienie jest być może kolejną kroplą i chora. Ale nic takiego się nie wydarzyło. Kość wydawała się zimna i gładka w dotyku. W środku wciąż był szpik, mokry i nasycony jasnym, złotym blaskiem. Sunny przekrzywił głowę, zakłopotany. Co miał teraz zrobić? Z perspektywy czasu fakt, że jej falanga nie zamierzała zmienić się we wspomnienie, był raczej rozsądny, nawet oczywisty. W końcu wspomnienia były po prostu kopiami prawdziwych przedmiotów odtworzonych przez zaklęcie, tak jak echa były kopiami rzeczywistych stworzeń lub przedmiotami wyczarowanymi przez zaklęcie od podstaw według jakiejś nieznanej zasady. To jednak to była prawdziwa okazja. Kość alabastrowa nie miała nic wspólnego z zaklęciem. To nie była rekreacja, to był oryginał. Sumny zmarszczył brwi, niepewny, jak powinien postąpić. Nagle w jego umyśle pojawiła się pewna scena. Po powrocie do zrujnowanej katedry mrocznego miasta Sain stała nad zardzewiałymi szczątkami czarnego rycerza, trzymając w dłoni czarny klejnot. Z cieniem mrocznych emocji płonących w jej rubinowych oczach, podniosła klejnot do ust i ugryzła go. Zanim mógł w pełni przetworzyć implikację tego obrazu, Sunny podążył za dziwnym instynktem. Nie dając sobie czasu na zastanowienie się, otworzył usta, włożył falangę do środka i połknął. Co? Zamrugał kilka razy. Co ja właśnie zrobiłem? Sunny szeroko otwartymi oczami wpatrywał się w swoją pustą dłoń, w której jeszcze kilka sekund temu znajdowała się boska kość. A potem, jakby w jego piersi zapłonął wściekły ogień. Cholera. Sunny runął na podłogę, czując wstrząsający ból przenikający całą jego istotę. To była nieznośna Egonia, którą znał i pamiętał aż za dobrze uczucie, że jego natura została siłą zmieniona w coś, czym nigdy nie miała być. Że nic nigdy nie miało być, a może po prostu nie wolno. Było to przeciwieństwo euforycznego poczucia odrodzenia, którego doświadczali przebudzeni po ukończeniu pierwszego koszmaru lub pierwszym powrocie z krainy snu. Uczucie, że całe twoje ciało jest rozrywane i składane ponownie, tylko po to, by zostać rozdartym jeszcze raz. Arkh, No znowu zaczynamy. Torturowe cierpienie, którego doświadczał, było bardzo podobne do tego, przez co przeszedł po spożyciu kropli krwi Weavera. Wtedy wydawało mu się, że każdy mięsień, każdy włókno, każda cząsteczka w jego ciele był niszczona i odtwarzana w kółko, stając się za każdym razem nieco innym. Agonia była szczególnie rozdzierająca, jeśli chodzi o jego oczy, które sprawiały wrażenie, jakby włożono w nie dwa rozpalone do białości pręty, tym razem było inaczej. Ból koncentrował się w kręgosłupie, w kościach, w przenikającym jeżpiku. Zwłaszcza jego palce sprawiały wrażenie, jakby przepływał przez nęstopiony, stopiony, żarzący się, płynny metal. Sunny wrzasnęła. Cholera, cholera, cholera. cholera. To bolało tak bardzo jednak tortury nie trwały tak długo, jak w gałęziach drzewa pożerającego duszę. Po kolejnych kilku minutach sunny poczuł, jak splot krwi nagle ożywa i przepływa przez jego żyły, pochłaniając wstrząsające ciepło, a następnie przenosząc je do każdej komórki jego ciała. Powoli, ale zdecydowanie ból zmniejszał się. Ale proces transformacji trwał nadal. Sunny leżała na podłodze, spocona i ciężko oddychająca. Czuł, że się zmienia to było dziwne i wyjątkowo nieprzyjemne uczucie. przesiąknięte uczuciem głębokiego zła, ale nie tak niszcząco rozdzierające, jak jeszcze kilka sekund temu. Do diabła, tak było. Surowy. Jego głos był chrypły i piskliwy. Sunny zerknęła w boki zauważyła Saiinta, który stał nad nim w milczeniu i odwracał wzrok z zimną obojętnością. Co za bezduszność. Żadnego współczucia, przynajmniej szczęśliwy cień wydawał się bardzo zaniepokojony nim albo sobą. Krążył nerwowo, od czasu do czasu zwracając się do słoneczka i nieśmiało dodając mu otuchy. Ponury cień był obecnie owinięty wokół jego ciała, więc nie mógł udzielić żadnej informacji zwrotnej. Nie miał wątpliwości, że i tak by go to tylko wyśmiał. Ten wesoły facet jest naprawdę irytujący. Wolałbym raczej zostać weśmiany, przeklinać to wszystko. Zaciskając zęby, sunny zamknął oczy i znosił nieprzyjemne uczucie, że jego ciało zostało rozebrane i zrekonstruowane najlepiej, jak potrafił. Po długim czasie, który wydawał się wiecznością, wszystko się wreszcie skończyło. Głębokie uczucie ulgi rozlało się po ciele sunny. W jakiś sposób wydawał się bardziej solidny. Silny, mocny odporny. Co ja mam głos zaklęcia zagrzmiał nagle w uroczystej ciemnej sali, przerywając jego rozmyślania. Czy on to sobie wyobraził, czy też była w tym notem rocznego podniecenia? Mówiło, jeden z Twoich atrybutów ewoluował. Zdobyłaś nowy atrybut? Nie mów. Sunny z trudem usiadła, a potem pospiesznie przywołała runy. Co co tym razem sobie zrobiłem? Runy zamigotały w powietrzu przed nim, a słoneczko szybko spojrzała na grupę opisującą jego atrybuty: atrybuty, przeznaczenie, żar boskości. Czekaj, żar. To było coś nowego. Skoncentrował się na Emberow of i studiował łańcuch run. opis atrybutu: Głęboko w twojej duszy świeci żar boskości. Prawie gotowy do wybuchów promienny płomień. Huch, więc mam teraz jeszcze większe powinowactwo do boskości. Tomasens w końcu właśnie połknął falangę prawdziwego bóstwa. Zniecierpliwiona sunny wróciła do listy atrybutów, na której pozostały jeszcze trzy. Pierwsze dwa znała za dobrze dziecko cieni, splot krwi, ale trzeci był nowy. Na samym końcu listy pojawiło się kilka nowych run. Sunny wstrzymał oddech i przeczytał atrybut splot kości.